Good morning. Nie wiem, jaki dzisiaj jest dzień, nie wiem, kim jestem, nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem. Ciastek, dziękuję bardzo za rajd do hosto, pojawienie się. Wieczko, dziękuję bardzo za subskrypcję. 12 miesięcy. Roczek. Roczek! Panie, kurde. Tyle dobroci samego. Chciałem powiedzieć rana, wieczora, nie wiem. Cześć. Hej Olmek, witam. Zdrówko. Nie tak, boli mnie oko trochę dzisiaj, ale spróbuję to zapić moje zmartwienia. Zapić moje zmartwienia rumem. To jest głośno we chuj. Zróbmy coś z tym. Trochę lepiej? Powinno być troszkę lepiej. Powinno to być troszeczkę lepiej. Tak, będę grał od początku, wieczko. Cześć, Witold. Ogólnie... Nie, to wciąż jest głośno. Pamiętam, że tutaj trzeba było naprawdę mocno to zjechać, żeby to miało... sens. Chyba tak jakoś ustawiałem. Tak, bo się, to się dużo pozmieniało, wiecie? Ogólnie weszła wersja 0.9, czyli oni są już o krok od wersji 1.0, czyli to jak ten... Gamma Pack ma wyglądać według nich, potem już będą tylko jakieś dodatki, DLC-ki i tak dalej, więc to jest wersja 0.9. Dużo rzeczy weszło, wprowadzili generowanie, losowe generowanie lootu w pewnych miejscach na mapie też ogólnie i będziemy zaczynać od nowa. Powiem ci, teraz już ta instalacja jest troszeczkę łatwiejsza niż była. Kluczowe rzeczy, no tak, instalacja z samego Stalkera Anomalii, którego już nawet w wersji Vanilla polecam, bo Gamma Pack to jest taki pakiet modów, ponad 100 chyba 20 modów, który jest nakładką na Stalkera Anomalii. Tak więc ja już samego Stalkera Anomalii mogę polecić czysto i z ręką na sercu i instalacja samego Anomalii jest dosyć prosta. Ściągasz, rozładowujesz, instaluje się i potem ręcznie, podkreślam, ręcznie trzeba ściągnąć update jeszcze do tego anomalii i go zainstalować. I to są dwa kroki, z którymi tak jakby zaczynasz, cześć Cezary, z którymi zaczynasz całą tą przygodę. Nie jest potrzebne absolutnie żadna podstawowa gra, nic nie jest potrzebne, wieczko. Nie musisz mieć Stalkera, ani Stalkera Shadow of Chernobyl, ani Call of Pripyat, ani nic takiego. To jest wszystko, całość jest darmowe i ściągasz to sam z neta, nie musisz w ogóle nic ten, nie? Tak, Stalker 2 jest robiony w Unreal Engine 5, zgadza się. Ostatnio był całkiem taki spory kawałek gameplayu pokazali, znaczy ostatnio, no, parę miesięcy temu. I właśnie też tam było powiedziane, że to jest Unreal 5. Więc, pokażę wam może mniej więcej... Czy ja wam pokażę? Nie pokażę wam, nie mam wam jak pokazać, jak to jest z tą instalacją, ale ogólnie z gamą jest tak. Instalujecie anomalii, update'ujecie anomalii ręcznie i ściągacie tak zwany modpack. To wam mogę pokazać. To jest ten tak zwany mod organizer. On jest teraz zamknięty tutaj, zlokowany, bo mamy odpaloną grę, ale to jest program, który jest właśnie takim organizatorem modów. To jest coś jak ten Nexusowy Vortex, czy jak zwał, tak zwał. I tutaj trzeba właśnie zrobić, jak widzicie, jest cała masa, to jest ta lista tych modów, która się składa na gammę. Trzeba zrobić sobie nowy profil do gammy w tym mod organizerze i rozpakować. Jak to się rozpakuje, to potem jest cały proces też instalacji tego. I owszem, jest to trochę skomplikowane, jest to trochę zawiłe, ale tak naprawdę jak się czyta ze zrozumieniem to, co jest napisane na Discordzie tych gości od tego moda i się faktycznie krok po kroku za tą instrukcją idzie, to idzie to zainstalować w pół godziny. So, dzięki Zamiec za shoutout dla ciastka. Należy się temu człowiekowi. No, ciężko pracuje, ciężko streamuje, dobrą robotę robi. My zaczniemy sobie teraz nową grę, bo, i tutaj się też pozmieniało, startowe pakiety dla poszczególnych frakcji też są tutaj pozmieniane.
I startowy ekwipunek w ogóle, i to co mamy tutaj do wyboru. Wiedz. Ostatnim razem graliśmy jako frakcja wolnych stalkerów i też myślę, że tym wolnym stalkerem pozostaniemy, bo myślałem, czy by nie zacząć... tu mamy ekologów, zdaje się. A to jest Clear Sky, czyste niebo, nie? To są trzy takie najłatwiejsze frakcje, którymi początkujący gracze zaczynają. Wolni stalkerzy, czyste niebo lub ekolodzy. Ekolodzy, z naciskiem, że ekolodzy to jest pacyfistyczny gameplay. Taki bardziej skupiony na badaniu anomalii, ewentualnie ubijaniu jakichś mutantów, żadnego takiego frakcyjnego napierdalania się. Czy to ma obsługę 3 na 10? Proszę pana, pokażę ci tutaj pewne rzeczy ogólnie. Settings, bo nie wiem. visual. Szesnaście na dziewięć. Że nie jestem pewien, czy to będzie. Czekaj, a czy jest jakaś opcja zrobienia? Nie, nie widzę. Masz 4x3, 16x9, 16x10. Nie widzę tutaj żadnych takich ultra widescreenów. Więc tyle tylko zrobili. No. No oczywiście gramy 1080p i gram, no ma Borderless, da się włączyć całkiem łatwo. Tych zaawansowanych opcji tutaj dodali jeszcze więcej niż było wcześniej. Mamy grę zlokowaną na 60 fpsach i włączony V-Sync, żeby nie darło, ale to tylko na potrzeby streama, bo jak gram sobie bez streamowania, to jestem w stanie odblokować V-Sync, odblokować klatki, to mam około 170-180 klatek, ale no mówię, ja tego na moim monitorze nie widzę, ale jakbym to wyłączył na streamie, to byście widzieli różnicę, więc na potrzeby streama nie ma sensu. Cała masa różnego rodzaju dystans renderowania, jakość renderowania, trawa, oświetlenie, cienie, wszelkiego rodzaju efekty. Jest cała masa opcji, które tutaj można ustawić, ale to już nie będziemy się tym bawić dzisiaj. Można sobie cykl w ogóle pogody ustawić w tej grze na upartego. No czarne paski nie są rewelacyjne, to prawda. Czyli co, jedziemy jeszcze raz z tym wolnym stalkerem, weźmiemy to i weźmiemy sobie jakiś taki fajny może portret. Zagrałem chyba tym. O, to jest ten wilk, czy cień, czy jak mu tam było. Weźmiemy sobie taki bardzo... Fuck. Niektóre te tutaj są naprawdę masakryczne. Jakiegoś takiego gopnika. Albo może właśnie takiego typa w jajku. O, weźmiemy coś takiego. Name. My name is Slim Shady. Foxfire. Gra nam daje na starcie oczywiście bagnet jakiś, plecak, trzy paczki zapałek, trzy bandaże, śrubkę i wsadźce śrubkę w dupkę. Mamy podstawowe narzędzia, mamy flaszkę wódki. Można się tego pozbyć i dostać trochę więcej punktów. Czy to był Striełok ten ostatni, czy to był duch? Duch? Wilk? Nie, to jest Striełok, bo blizna, nie? Striełok. Czyli nasz... Powiedziałbym, że spoiler alert, ale ta gra jest tak stara, że ludzie raczej wiedzą, że Striełok to... Striełok to ten, na którego polujemy w pierwszej części, ale to też my. To jest takie trochę pokręcone. Ostatnio jak grałem, dobrze mi poszło, jak wziąłem sobie PP19 na start, więc tym razem nie weźmiemy PP19, tylko weźmiemy sobie na start SKS-a. Myślałem jeszcze o Mozinie, ale jednak SKS... jest półautomatyczny i trochę mi tu bardziej pomoże. Dodatkowo z rzeczy, które musimy zabrać, mam jeszcze 700 punktów. Możemy sobie Makarowa zabrać, możemy sobie pancerza sobie już nie możemy zabrać, możemy, jeszcze mi 25 punktów zostało, ale to trochę mało, jeszcze trochę tutaj by się przydało uszczuplić to, bo że wypieprzamy Makarowa, znajdziemy sobie jakiś pistolet. A weźmiemy jeszcze, bo potrzebuję na pewno śpiwora i potrzebuję maski. Żeby to miało jakikolwiek sens. No i z tym zestawem już pistoletu nie wezmę. Chyba, że się czegoś pozbędę. Czegoś możemy pozbyć. Niczego się nie możemy pozbyć. Wszystkiego potrzebujemy. Chyba, że olewamy tego SKS-a.
I weźmy na przykład Mozina faktycznie. Jeszcze z Mozinem mam jeszcze 50 punktów. No nie, no to jest mniej. A PP19? PP19, no, o, sporo mi daje. Czy SKS jest taki OP tutaj? To za ty. Kurwa, to ze 100 ze... To jest to 106. A to jest jeszcze jeden tozik. Tu jest jeszcze to. To jest to z 34. Też backshot. Można było takiego... Taki myśliwski, kurde. Chyba, że weźmiemy faktycznie jakiś shotgun, ale jakoś tak... Dobra, olejmy pistolet, weźmy po prostu to. No i mamy te rzeczy, których potrzebowałem tak naprawdę. Czekaj, czegoś mi tu brakuje w takim razie. 100%. Bo... Nagle jestem w stanie coś jeszcze dobrać? Nie. 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 Nawet makarowa nie weźmiemy. Co teraz? No jest szybszy, to prawda. Dobra. Chyba, że weźmiemy pepesze. Nie. Dobra. Jest git. Jest git. Pistolet sobie znajdziemy. Słuchajcie. Pistolet sobie znajdziemy albo sobie kupimy. Weźmy dodatkowo, w takim razie, skoro mamy 600 punktów, jakieś leki, to by trzeba było zabrać. To jest potrzebne. Opaska uciskowa. Może to by się przydało, ale to już jest drogie. Za drogie, to jest 100 punktów. To weźmy już jeszcze to, jedno. Okej, no i z takim to, że zestawem. Wybierzmy sobie lokację. I weźmy sobie normalnie Rookie Village na kordonie, nie? Tą podstawową wioskę. No chyba, że zaczniemy gdzie indziej może. Chyba, że zaczniemy w Lodging House Rostock. Zaczniemy w Rostocku? Nie, zaczniemy na kordonie, bo najwięcej misji nam zawsze daje ten. Jak się ten łysy nazywa? Sidorowicz. Gramy Story Mode, nie gramy Azazel Mode i nie gramy Survival Mode. Słuchajcie, jest coś takiego tutaj, które się nazywa Warfare. Czyli walczą ze sobą frakcje. Ale to też, jak mamy Warfare, to nie gramy Story Mode. Azazel to jest... umieramy. Kiedy umieramy, to nasza świadomość zostaje przeniesiona do ciała innego Stalkera i gramy jako inny Stalker, gdzieś tam randomowo w zonie nas respi. No i w zasadzie tyle. Tutaj nie ma co ani Agony Mode, ani Campfire Mode włączać. Gramy na easy i gramy na turyście, dlatego że ta gra na każdym innym poziomie bardzo, bardzo boli. Start! Tak, to prawda, masz rację, nie kupię sobie pistoletu, będę sobie musiał pistolet naprawić, to się zgadza. Mogę sobie kupić części do pistoletu, czyli powiedzmy, że znajdziemy Makarowa. Będę musiał znaleźć tych typu od warsztatu, ale powiedzmy, że znajdziemy sobie jakiś pistolet. Będę musiał wyjąć na przykład z jakiegoś innego pistoletu dobry, sprawny mechanizm spustowy. Jest recoil spring, jest lufa osobno i tak dalej, i tak dalej. Muszę sobie w ogóle przypomnieć to wszystko, bo dawno nie grałem. Coś przycichło to wszystko. Chyba będziemy zaraz zmieniać te ustawienia dźwięku, bo nic nie słyszę już nagle. Czy coś tam słyszę? Nie, nic nie słyszę. Teraz, żeby to się włączyło. Ta gra potrafi się zepsuć w nieoczekiwanym momencie. Come on! Tak, że przestałem nagle słyszeć? Czy to jest normalne? Przesadził z tym. O. Mamy jakieś życie. Trochę jeszcze za cicho, nie? Damy temu jeszcze deczko tutaj. No dobra. Teraz tak. To wiem, że się jakoś... Tego się nie da rozjebać. Jak widzicie, Sidorowicz, że tutaj stalkerzy sami sobie gadają. X-em się chyba biegało, tak.
Pokażę wam zaraz, jak to mniej więcej wygląda. To widać ewidentnie, że się pozmieniało, bo nie mogę rozwalić tej skrzynki drewnianej. Aha. Ale patrzcie, patrzcie, co oni tu porobili z grafiką, słuchajcie. No to jest kod. Patrzcie, jak wygląda ta wioska. Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem, po prostu. Owszem, są pewne niedoróbki, tam widać, że z... Ja nie wiem, co się dzieje już na tym etapie. Przy celowaniu, popatrzcie, jak się nam rozmywa ekran przy krawędziach. To tak wygląda Stalker, rozumiecie? To jest ten Stalker, którego kiedyś graliśmy, ale już nie do końca, prawda? Słyszymy strzały, ktoś się strzela oczywiście. W ogóle ja tu nie powinienem chodzić z bronią, bo zaraz tutaj się wkurzą. Na przykład mamy Hip. Hip to jest laska. Słyszę ciebie. Nie ma za dużo kobiet w zonie, a ona jest. I daje nam misję. Find TOS 194 and ammunition for Hip's client. Ok, mamy znaleźć TOS-a. Spoko. Więc... Привет, брат. To jest ten randomowo generowany lud, o którym mówiłem. Привет! Fanatyk. Okej, okay, dostałem coś. Boar hunting. Tell me about yourself. Ok. Peace, brother. Muszę iść ubić dzika. Ho, ho! Coś czuję, że ten randomowo generowany lód to będzie zbawienie moje. Dobra. Wchodzisz, wychodzisz. Nie wiem. Ja bym chciał wyjść stąd. Bym chciał. Ziomeczku. W te albo we w te. To jest problem niestety. NPC czasami nadal są... Tia. Coś mi się tu... Pokiczkało. Dobra, jest git. Gościu, odejdź. Nie umiesz, że się będę musiał przeciągnąć. O, dobra. Zawsze się da przegliczować tak, w taki czy inny sposób, nie? Przez nich. Tu mamy skrytkę i na skrytce był headlamp. Ja tego mogę użyć? Nie, tego nie mogę użyć, to jest junk. Pamiętam, że tu coś było. Przynajmniej jak ostatnio grałem, to tutaj jak się skrzętnie weszło jakoś na górę. Fuu! Aśka! Twoje zdrowie. Mm. Dzięki ciastek za shoutout dla pani Nubasi. A się znacie na pewno. A jak nie znacie, to przynajmniej o niej słyszeliście. Idźcie tam i zostawcie tam swoje followy, bo to jest coś, to jest warto. Warto to zrobić. Się fajne rzeczy dzieją. Ostatnio się eurotrakowała z Magnusem. Widziałem klipy. Grubo było. Tu coś było. O, to. I tak. Te puszki da się rozwalić. To się 100% da rozwalić. Może nic w tym niestety nie było tym razem. No dobra. Zanim pójdziemy upolować dzika, pójdziemy jeszcze, skoczymy jeszcze do Sidorowicza. On zawsze ma dla mnie jakiegoś questa. Yo. Mużyk, ty oruże ta spriać? Co? Greetings. Any work to be done? Monolith faction power raz 10. Skąd ja ci tu monolitów zabiję? Poprawili też widzę... Aha. Ja se biegam jak święty turecki z gołą dupą. Ubierzmy się, co? I PDA. Mój personal data, coś tam. Nie mogę SO, gdyż gram w ETS-ach, kurde. Ale tak. To poprawili. To jest nasz... personalny tutaj, to jest mapa tak naprawdę nasza, to są nasze questy, to jest nasz taskboard, nasze statystyki, tu jest wszystko. I poprawili jakość tego w sposób nieopisany, z tego co widzę. Mamy na bieżąco w ogóle całą tutaj korespondencję z zony, bo wszyscy stalkerzy są podłączeni do sieci tutaj, prawda? Sidorowicz, ty łysa, kurwo. Daj questa.
A właśnie, a propos, da się to zapisywać? F5, quick save, jest git. Zdrowe. Sidorowicz jest tak samo brzydki, jak zawsze był. Prawie ci uwierzyłem za pierwszym razem. Tam, Darkest Dungeon jest. Znaczy, dwójka jest łatwiejsza, by the way. Dwójka jest łatwiejsza. Jedynka dopiero gnoi człowieka, wyciera nim podłogę, ale ja tak lubię. Ja lubię, oj lubię. Ale dwójka, no też na pewno ma i swoje smaczki, nie? Connection, right? Can you tell me about the business around here? I... Alright. Meet with cold. Mam się spotkać z zimnym. Lechem? Wait. Communication about... Sounds exciting. Living legend, old friend. Okay. I mamy jeszcze... Is there any way... Work to be done? Contract killer. Jurka Highlander. Mercenary. I'll do it. Okej, okay, i mamy też handel oczywiście z Sidorowiczem, no i jest dokładnie tak jak Wieczko pisał, tutaj nie da się kupić broni, w tej grze nie da się kupić broni, możemy kupić amunicję, możemy kupić narzędzia, możemy sobie kupić Playboya, Russian Playboy, nie wiem czy chcę, możemy kupić wszystko, ale nie możemy kupić uzbrojenia, dlatego jedynym uzbrojeniem jakie możemy kupić to są noże. Także będzie sobie trzeba naprawić pistolet, będziemy zbierali na Hunter's Kit, tak sobie myślę, to jest większy plecak trochę. Nasz normalny mały plecaczek daje nam... A nie, ten też daje 21 kilo. Increased number of items obtained from mutants. A ten? Po prostu, ten nie ma żadnych bonusów. Ten po prostu sobie jest. Mamy śpiwór. Jest jeszcze namiot, dodali namiot. What? Ja wiem, że w śpiworze można się przespać w dowolnym miejscu, ale że namiot dodali? Kurwa, z tego to jak w DayZ trochę. Bratan, ty nie wrubajesz się. Bratan. Fanatyk, możemy już iść? Dziękuję. Dobra. Co, zapisujemy i lecimy na tą misję, nie? Tutaj, a właśnie! Zapomniałem o... aha, nie mogę tutaj zapisać, przecież tutaj się zapisuje tylko przy... w bazach, czyli tutaj w tym bunkrze i przy ogniu. Campfire jest potrzebny, dlatego nosimy zapałki. Wilk. Tell me about yourself. Is there any work to be done? I'll do it. Thank you. Eliminate the mutant threat from cordon. Okay, peace. Więc... Jeżeli chodzi o questy... Tu mamy boar hunting. I... Coś jeszcze? Czy to nie było tu? Lepiej nie gadaj, że ty mi dajesz misję... Aha, tu. To jest ten... Threat from Cordon. Dobra. To jest dosłownie po wyjściu z bazy, więc... Wychodzimy i będziemy się strzelać od razu tutaj z dzikami. Słyszę ciebie. Na szczęście fanatyk idzie z nami, powiedział Fox, po czym zgubił fanatyka. Chodź, koleś, chodź, idziemy. Nie wiem, kurwa, co oni zrobili w tym patchu, ale... Cześć, Jacek. Ale wiesz, rozmowy o Star Citizenie tutaj są jak najbardziej wskazane, także nie masz za co przepraszać. Pierwsze twoje logowanie 3.19 live. Orison, wziąłeś statek, Corsair, przewieźć część towaru na Grim Hex, pojechałeś do hangaru, otworzyłeś windę statku, wszedłeś na windę, teleport 2 km za hangar, w powietrze, umarłem. Aha. Ale to nie, to... A że czemu, że Aldef 4 od razu? Nie, to jest normalne, no, to takie rzeczy się dzieją, to jest to. Ja muszę powiedzieć tak, zalogowałem się dzisiaj do 3.19 live, udało mi się wykonać jedną misję na skrobanie. W sensie, no, wziąłem sobie jedną misję na wulczurka, wyskrobałem sobie jakiegoś tam... Eklipsa, tak, na Eklipsa wziąłem, wyskrobałem go, zrobiłem misję całą, udało mi się, wylogowałem się w łóżku, zobaczymy gdzie się zaloguje. Działało rano i po południu, 18, mieć dokładnie to samo, odpaliłeś windę i przeniosło cię do hangaru. Aha, czyli jakieś lokalne Coco Jumbo. Oho, jest dzik, to nie jest to na co poluje.
zostały mi 4 naboje! Fuck! Mówiłem, że ta gra boli. On się po tym oczepał po prostu. Jakby nic nie było. Are you fucking kidding me? Czy to jest z betonu? This gonna be good. Pamiętacie, jak mówiłem, że gramy na easy i gramy w trybie journey, czy jak to się tam nazywało? Każdy wyższy poziom jest powyżej moich możliwości. Nie, tak było, nie kłamałem. No, a jeszcze właśnie jeszcze jest to, że nie byłem sam kryop, tylko miałem jeszcze kompaniona, nie? Który ma co? On ma aksu. Także mamy tutaj gościa z karabinkiem. Czekaj, bo teraz coś się znowu trochę zamotałem. Tell me about yourself, is there work, I'll do it, peace. Jak już mamy od wilka misję, to sobie zapiszemy jeszcze raz. W ogóle co tu leży? Czy to jest kurwa szczur? Anyway. Noob Mateusz, zapraszam Asiu, zobaczymy jak dobrze sobie poradzisz. Lol. Tak serio? No, to coś tu zmienili, bo... Te mięsacze nie powinny być takie trudne. W sensie... Strzelamy z SKS-a 762-39. To jest pocisk, który powinien w takim nieosuniętym mięsie wyrwać dziurę wielkości pięści. Nie wiem, co się odjebało, ale jak tak to ma wyglądać, to będzie naprawdę bardzo ciekawie. Sprawdźmy, czy możesz jakiś loot w autobusie, coś? Ten, nie? Tak, okej. Okay. To też mogło być tak, że one się tutaj randomowo przyszlajały. Może być tak, że... Teraz ich już tutaj nie będzie, nie? My mamy zabić dzika, my dosłownie mamy zabić dzika. Jeden magazynek szedł na stwora, to ma sens. Patrz, i teraz motyw jest taki. Ich tam nie ma już. I to jest to randomowe generowanie się. One gdzieś tu są, tylko że teraz nie są akurat w tym konkretnym miejscu. Więc jesteśmy w stanie... Jesteśmy chyba w stanie zrobić tą misję na spokojnie teraz. Chociaż też cholera wie... Dzik jest... Tam. Nie popychaj mnie! Jak mam to odklikać? Nie, muszę escape nacisnąć. To mi się nie podoba akurat. Tu mamy oczywiście... Wiecie co my tu mamy? Nie! A zapomniałem, że NPC są niezniszczalne. Mogą szarżować na dowolną anomalię i nie wybuchną. Jest! One mają to do siebie, że szarżują na nas raz, zazwyczaj. Come on, bo się wykrwawię. To jest pojebane. Zresztą po głowie dostaje, co jest kurwa. Ja zaraz się wykrwawię! To jest bug. To musi być bug. Odmawiam uwierzenia. Zmiana magazyna! Nie mam więcej! No dobra. YOLO! To jest bug, to musi być zbugowane. Czemu kurwa moby są nieśmiertelne?
Halo, policja? Fuck off! Muszę się podleczyć i to tak poważnie. Czymś, co nie jest bandażem, bo zaraz umrę. Zjedz pigułkę! Zjedz wszystkie pigułki! What the fuck, bro? Wow, nie wiem, jakie ja pigułki zjadłem, ale... mam problem. Patrony kończyli! Gdzie... to jest to... Kurwa, jeszcze bandyci! Ej, fanatyk, zabij go! Ej, poważnie mówię. Chłopczyku, nie pojebało ci się coś? Przeciwnie! Kurwa, potnę cię na kotlety. Jeszcze ktoś? Nie! Ty nie, czemu to jest... Czemu ona do mnie... Musiałem coś zjebać. Bo to się rzucili na mnie z mojej własnej bazy, ludzie. Musiałem trafić. Wiecie, co zrobiłem? Pewnie trafiłem fanatyka, jak się strzelałem z tym dzikiem. Dobra, a teraz do rzeczy. Czy testowałem to nowe narzędzie DLSS Frame Generation? Nie, jeszcze tego nie testowałem. Czekaj, bo tak jeszcze swoje chciałem sprawdzić, czy to jest to, co ja myślę, że to jest. To jest to, co niby AI tam nam pomaga w kreowaniu tych nowych klatek, nie? Gdzieś tam je wrzuca przez ten, jak to się nazywa, pust coś tam. I które gry to mają też? Wiem, że Cyberpunk to ma. Tak, Cyberpunk to ma. Nie, wiesz co, że powiem ci, że nie testowałem tego jeszcze w żadnej grze. Szczerze mówiąc. Albo może to testowałem w Cyberpunku? Ale wiesz, nie grałem aż tak dużo tego Cyberpunka teraz. Swoją drogą trzeba by tam było wrócić. Wypuść mnie, bo cię zaraz kurwa oskalpuję. No, dobra. Ale nie, wiecie co myślę? Myślę, że się cofniemy. Mam 5000 rubli przy sobie, to spróbuję od Sidorowicza kupić trochę amunicji. Bo na pewno ją ma. Więc tak, mam 40 naboi. 40. Potrzebuję... Wygląda to, że potrzebuję 440. Problem, jaki mamy, i to sam się wpakowałem w ten problem, jest to, że... 7,62 przynajmniej na chwilę obecną, na tym etapie gry sprzedają tylko Full Metal Jacket, a później jeszcze dochodzą przeciwpancerne. Ale... ja nie potrzebuję przeciwpancernych. Zaraz, co? I to tyle kosztuje? O, nie stać nas. Czy kupimy sobie... Ocie, Florian, kupmy to. Ale kupmy tylko tyle. Dobra, dobra, przymknij się. Znowu ty. Proszę mnie wypuścić. Wolałbym jednak, chyba zrobiłem błąd, bo trzeba było jednak wziąć to PP-19 na start i dobrać sobie do niego amunicję Hollow Point. Bo widzę, że będzie potrzebna bardziej amunicja rozrywająca na nieosłonięte mięso. Słyszę ciebie. Cześć, Jack! Yo, yo, yo! Ale wiecie, co zrobimy teraz? Schowamy się na jakimś tym. Niech fanatyk łaskawie tu przyjdzie. Spróbujemy ubić tego dzika sposobem, albo po prostu przytankuję tego dzika od o niego. Bo on raczej nie zginie. Nie, mięsacze tu są znowu. Fuck you. Nie. Tu jest anomalia. Spróbujemy. Zawsze możemy mięsacza o anomalię przytankować. Przynajmniej tak robiłem zawsze. Fajne się rzeczy dzieją z tymi potworami, jak one wpadają w anomalię właśnie. Więc czasami dobrze jest po prostu podejść do jakiejś anomalii i się zakręcić tutaj, nie? I... jemu to nic nie zrobi, bo oni są odporni na anomalie. My oczywiście na anomalie nie jesteśmy odporni. Nas to rozpieprzy i przerobi na kotlety. Ale jeżeli jakiś potwór wpadnie tutaj... no, to będzie śmiesznie.
akurat te mięsacze gdzieś... O! Ale nie, nie szarżuj tak! Bro! Oż ty! Coś tam krzyczał. Weź się odsunę tego krzaka do ciężkiej cholery. On się oczepuje po prostu z tego. Jakbym ja do niego strzelał piaskiem albo solą. Dobrze, chodź tu, chodź tu. O kurwa. O kurwa, o kurwa. Uciekamy! Trzy dziki? Ktoś tu umrze dzisiaj. To będzie... Nasz ziomal. I co ja mam tu niby zrobić, ty? Cześć, Nakamura! Mission failed! Fuck off! Oho! Masz! Tak to się powinno robić. Kotety. Ale niestety, bo mój towarzysz stwierdził, że to wspaniały pomysł, że się tam sam rzuci i... Będzie fajnie, ale nie było. Tak, anomalii samo w sobie gołe to jest zbiór wszystkich kotletów, stalkerów. A nawet więcej. Mamy dodane wszystkie strefy, które były Shadow of Chernobyl, Call of Pripyat i Clear Sky. Chyba w tej kolejności. Może te dwa ostatnie pomyliłem. Więc one są tak właśnie zebrane do kupy, mamy wszystkie strefy, plus tam jeszcze jest pododawane sporo kontentu innego rodzaju. Dobra, ja bym chciał się nauczyć... Wait here, ignore combat, don't loot. Być na gotowie. Słuchaj ciebie. Kazałem mu czekać. I faktycznie czekał. Pójdzie? Pójdzie, dobra. Mógłbym mógł ten... Trzebałoby się jakoś, kurczę, przykitrać ich tutaj. Spróbuję zlurować tego dzika w ten... Kiedyś w Winter Mode, nie mam pojęcia czym jest Winter Mode, ale nie, nie zagram nigdy w Winter Mode i nie zagram w żadne inne mody, ponieważ... Jeszcze powiem dlaczego. Ponieważ... Zainstalowanie tej paczki modów to jest mordęga. Jak ja bym tu jeszcze zaczął albo zmieniać te mody, znaczy wiem, że ten mod manager ma niby różne profile, które można sobie jakoś tam naprzemiennie odpalać. Ale mam takie dziwne wrażenie, że jak zrobię sobie inny profil po tym, co przeszedłem do tej pory, to to się rozpierdoli. Więc nie, 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 nie. Gamma, that's it. Gamma. Koniec. Żadnych innych. Przynajmniej u mnie żadnych innych nie znajdziecie. Aczkolwiek zima brzmi... Brzmi całkiem spoko. Ty, poczekasz sobie tutaj. Gotowie. Dobra, czekaj. Kiedyś po anomalii, ale anomalii... Nie, nie, to trochę nie tak działa. Anomalii to jest tak jakby podstawka do tych modów. Gamma na przykład to jest podstawka do anomalii, więc zakładam, że Stalker, ten Winter Mod też jest nakładką, jest jakimś modem do anomalii, tak? Wniemanie. Wait here. Just stój. Just stój. Nie ruszaj się. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Tak to spróbujemy zrobić. Pójdziemy solo.
Dlaczego pójdziemy solo? Dlatego, że chcę zlurować tego dzika tutaj. Ja to instalowałem na... A to jak na gołego Stalkera, to to jest inny temat zupełnie. W takim razie. Czyli to jest... No nie, no to ale... Ale kto by dzisiaj grał... Oho, jest, dobra. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kurwa, zabłądziłem. Fuck you. Nie mów mi, że on tak wyskoczy wysoko. Popatrz, jak to wygląda. Po co ja bym miał teraz instalować jakiegokolwiek innego Stalkera? To ma obsługę w zasadzie DLSS, to ma wszystkie rozdzielczości, które nas interesują, to ma całą masę innych wizualnych, fajnych rzeczy i piękności. Dobra, rozerwaliśmy dzika i w ten sposób zrobiliśmy questa w lightowy, łatwy sposób. Ale jest następny! Fuck! Cześć, hakerku. Mówię, że naprawdę warto. No, jestem innego zdania, ale wiadomo. Każdy po swojemu. Teraz tak, gdzie jest fanatyk? Bo on odbiegł na chwilę, jak ja walczyłem z tym. Mówię ci, dla mnie... Jeżeli to jest nakładka na Clear Sky, który nie ma możliwości ustawienia borderless 1080p, tak, znaczy 1080p pewnie ma, ale nie, po prostu nie, to nie jest dla mnie warte tego, to nie jest dla mnie warte zachodu. Poza tym i tak mam za dużo rzeczy do streamowania. Samo to mogłoby mi wystarczyć na 300 streamów, a jeszcze żebym się bawił jakieś inne mody, to jakoś tak nie bardzo. Patrz, ten już nie przyjdzie przez tą anomalię. Gdzie on polas? Gościu, ja ci muszę questa oddać, chodź tu. Szlak by trafił. Być na gotowie. Niego cholera. Ej! Możesz się kurwa uspokoić? Masakra. Dziwny ten kod 2. No patrz! Co? To jest ten zombie mod, wiesz? Żyje. Zabili go. No i co ja... Jak myślicie, uda nam się zrobić podczas tego streama jednego questa chociaż? Czy tak nie bardzo? Może zaczniemy zrobić... Zrobimy sobie poll. Pom, 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 pom. Zrobimy to jeszcze raz. Od niego już wziąłem questa. Wszystko inne zrobiłem. Cześć, konserwator! Привет! Nie wiem, czy możemy wziąć jeszcze jakichkolwiek kompanionów tutaj. Prawdopodobnie nie. Dlatego jeszcze raz, fanatyka zostawimy tutaj i zrobimy dzikowi kuku na muniu. Stój, w ogóle tu zostań. Tu, gdzie stoisz, okej? Okay? Stój. Wait na gotowie. Wait here. Nie mam zamiaru się z nim tutaj ten... Czy na dzisiejszym streamie zobaczymy coś więcej? Doskonałe pytanie! Jeżeli uda mi się wyjść w ogóle do jakiejkolwiek innej... strefy tutaj, zrobić jakąś inną misję, to będę zadowolony. Bo jest grubo. Ja nie wiem, o co chodzi. I może być tak, że albo SKS, albo jakieś konkretne rodzaje broni, lub jakiś konkretny rodzaj amunicji jest zbagowany w tej wersji. I... O, jest i klient. No chodź.
dzięki ci. Kurwa, dziabną mnie. Nie wpadł w to cholerstwo. Oj, rzuciło nim, ale to nie jest koniec. Wykrwawię się. Chodź, chodź. Kurwa, gin. Ała. Ała. Weź wszystkie tabletki. Zaraz flashbacka dostaniemy. Nie mówcie mi, że coś mnie teraz zaatakuje, bo się pochlastam. Czemu moja postać rzyga krwią? Ktoś coś wie? Nie. Nie. Zostawcie mnie. Potrzebuję apteczki. Muszę sobie kupić apteczkę. Dobra, wykonałem misję. Hej! Słyszę ciebie. Hej! Peace, brother. Ja nie wiem, jak się wyleczyć. Nie mam czym się wyleczyć. Musimy znaleźć apteczkę. Zróbmy tak, F5, tu się można... przy... Trazyna... Tym się nie wyleczymy, nie? Bo potrzebujemy... Przyjmij, brat. Potrzebujemy konkretnej czerwonej apteczki albo żółtej. Pamiętacie te żółte apteczki, takie małe serki, które są w Tarkowie? Tak samo w Metro 2033 też w tym uniwersum jest to taka podstawowa apteczka. Ten IDIC tak zwany. Jest to tak stoi. Co tak stoję, bo tak, ledwie żyję. Możemy kupić sobie właśnie takie rzeczy, tylko że tutaj one są czerwone, przynajmniej na starcie. Baj. Kupiłem sobie. Yeah. Jak myślicie? Zona smidziok, uwidzimy się. Dobra. Słyszę ciebie. Tak. Następną, co mamy, i teraz już zaczynam się martwić, bo mi braknie amunicji i środków do życia w tym tempie, to była ta misja odnośnie zabicia mutanta kolejnego na kordonie. I tu obawiam się, że my tam żywi nie dojdziemy. Nie mam nabojów. Na amunicji mamy 32 sztuki plus 10 w broni. Tam ogólnie się strzelałem dosyć mocno. Zobaczmy, co się tam dzieje, bo tam jest... tam jest... posterunek ukraińskiego wojska. Na gotowie. I zaraz, a czemu ja dalej... Tak, zabraliś. Czemu ja go dalej mam jako towarzysza? On mi dał następną misję, prawda? No nie, tego na taskboardzie. Mamy to na taskboardzie. Camp Assault Task. To są jakieś randomowe questy, patrzcie. O nie, o nie. Zestram się. This game has no chill. Tak, zabraliś. Baj, nie wiem. Może tu był jeden quest. To był quest ze znalezieniem... to jest to. Tu musimy jeszcze zrobić. Training day, reach the anomaly area. Czyli będziemy szli w tą stronę. Więc tutaj mamy questa ze znalezieniem artefaktów anomalii. Słyszeliście to? Ktoś tu 100% zawodził jak jakiś... umierające coś.
że nazwijmy to samouczkiem, ale tak, to jest trochę tak, no bo to się nazywa Training Day nawet. Tylko że to jest samouczek, który potrafi, jak widać, zabić. Ale słyszycie? Słyszycie to? Coś tu wyje. Jestem pewien. Nie wiem. Mamy pierwsze anomalie statyczne, czyli to. Zobaczmy, że tu się jakiś lucik zgenerował. Trzeba też uważać na... Tak, trash kompaktor. Widzę, że jest jakiś lód. To jest chyba część muzyki, to zawodzenie. Nawet nie wiem. Anyway. Pineapples. Kawałek jakiejś kordury. Części są dobrze, dobrze, więcej tego. A co my musimy zrobić, to wytargać z tego artefakt. Artefakt jest tam. Teraz tak, ja to kiedyś dawno, dawno temu robiłem tak, że znalazłem dziurę w płocie i tamtędy się przedarłem. Czy to było nawet tędy? Jakoś? Czy tamtędy? Nie, to było tutaj. Mission updated, speak to fanatyk. A gdzie on jest? No kurwa, nie poszedł ze mną. Bo kolejną rzeczą... Właśnie, tam spierdziela jak jakiś... Ale wiecie co? Ach, nie, muszę z nim porozmawiać, bo ta misja nie ruszy się dalej. Jeśli tego nie zrobię. A oni tutaj są za bardzo zajęci tymi mięsaczami. Więc nie wiem. Tylko nie umrzyj. Kurwa. Chodź tu. Zanim cię szlak trafi. Dzień dobry. Dostaliśmy coś. Dostaliśmy pojemnik na... No nie. Dobra, wali mnie to. Weźmiemy sobie kosę. I found nothing useful on this dead body. A tu? Nope. A tam jest... To co ja myślę? Lucik, lucik. Będziemy musieli wrócić na tamtą anomalię. I spróbować znaleźć coś... Useful. Możemy oczywiście rozpalić ognisko i się zapisać. I jest to w zasadzie... Chryste, co tam się dzieje? Słyszycie to? Nie. Zapiszemy się u nas w obozie kotów i wrócimy do tego trash kompaktora. Bo tam jest artefakt do wyciągnięcia, prawda? Chyba nawet dostaliśmy questa, nie dostaliśmy. Tam 100% artefakcik do wzięcia, więc wrócimy tam. Napiszemy się delikatnie. Naprawdę oni mieli łeb do tego, żeby to zrobić tak, jak to zrobili. Ten świat sobie tutaj faktycznie żyje własnym życiem. Nie! Dlaczego? Zgasiłem to. Nie chciałem tego zgasić, chciałem zapisać. Chciałem podnieść radio, a zrobiłem extinguish. Lecim, lecim, lecim. Widziałem paru streamerów grało w tego Stalkera. Kaga Minion pamiętam, Kaga grał w Anomalii. To też właśnie Kaga gra w Gamę. Jest parę osób, które grają w inny modpack, do Anomalii oczywiście.
mówię, mało kto już gra w oryginalne Stalkery na chwilę obecną. Jest modpack, który się nazywa Escape from Pripyat. Escape from Pripyat jest dosyć ciekawy, bo to jest taki mod Tarkowa nałożony na Stalkera. Mamy wszystkie pukawki Starkowa i też mamy właśnie wojnę frakcji i skawy się panoszą i tak dalej. Ała. Dobrze, zapisałem. Czyli... Potrzebujemy śrubki, co? Gdzieś była ta śrubka. O, jest... Tędy idziemy. O, jest śrubki. Artefakt? W ogóle, jak się szuka artefaktów? Cześć, Swaju. Weź taska z PDA. Ale że... Którego? Właściwie wszystkie mogę zabrać. Fetch task. Widzę, że tutaj więcej nie ma. Chyba, że... Ja nie, bo teraz jak ja wziąłem ten jeden, to mi reszta zniknęła z jakiegoś powodu. Że tak miało być. Bo wiem, że tutaj był... Miałem tego taska od fanatyka, żeby tu wejść, nie? I to zrobiłem. A pamiętam, że tutaj był jakiś taki... Chyba task na wyniesienie artefaktu jakiegoś z tego trash kompaktora. Nie pamiętam tego, kurczę. Zresztą jak mówię, w tej wersji 9 się troszeczkę tutaj pozmieniało, jak z tego co widzę. Ale tak czy owak, przecież rozejrzymy się tutaj, nie? Ja to widzę. I see it. Tam są dwa. Sprawdzimy. Czy się coś pojawiło? To smutne jest. Wiem, że to mnie zacznie promieniować na jajce, jak to zrobię. A jeszcze raz. Czy to jest artefakt, czy to jest tak? To jest artefakt, czyli tutaj jesteśmy w miarę... Okej. Mamy to. I mamy to. To nie jest kotlet, to jest chleb. I pamiętam, że ten chleb się chyba wsadzało do tego, tak? Tak. Mamy chlebek w tym. W pojemniku. A to jest pasywny chyba, nie? Sopus. Czyli tego sobie zostawimy po prostu. Teraz musimy jeszcze stąd wyjść i przeżyć. To jest ta część, której nie lubię. Nie. Dobrze byłoby jakoś stąd wyjść. To było, że mogę wrócić po swoich śladach teoretycznie. Ja pamiętam, że jakoś na to drzewo łaziłem. O. Wyjście było... Gdzieś tak... Tędy. Też głupio by się było napromieniować. Teraz promieniowanie mnie będzie zabijać. Dużo tego nabiliśmy. Wystarczająco dużo, żeby był problem. Napijmy się wódki. Wódka w plastikowej butelce. Dobra, zapiszmy się w bazie. To już są dwie rzeczy, które nam się udało zrobić. Może w bazie nam się uda tego questa z powrotem wywołać tutaj. Jest! Safari. Mamy zabić mutanta dla wilka. I mamy... Tu ktoś biega. Ty, co się do mnie dołączyli, jacyś ludzie. Czyli to jest jeden z tych tasków, gdzie mam typów na podorędziu. A to się zapiszmy. I... Basing Sewing Kit. Dima Smart Alex. See this old crappy equipment I have? Ale ja nie wiem, czy mam Basic Sewing Kit. Czy mam Basic Sewing Kit?
Grooming kit. Nie mam, chyba że możemy kupić u Cydorowicza. O ile on w ogóle sprzedaje takie rzeczy. Dużo różnych rzeczy sprzedaje. Oj! Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Narzędzia mnie interesują. Dobry człowieku. Żarcie. On nie ma tego, czego ja potrzebuję. Tu mamy... Cześć, Ramadan. No, no właśnie, jakie narzędzia, dokładnie. Jakie narzędzia? To jest doskonałe pytanie, bo on tu nic nie ma. Są pewne rzeczy, które moglibyśmy po prostu mu sprzedać. Nie do końca mi się na przykład, ale tutaj widzicie, use for crafting. To jest dużo rzeczy do craftingowych też, nie? Może sobie skraftować radio. Crafting w tej grze jest fenomenalny i ogromny. Nie widzę tego. Trudno. Nie... Dobra, 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 dobra. Aha, teraz te dwa żeliwne bloki tutaj będą mi blokować każde przejście, tak? Przeskoczę przez ciebie. Czyli nie bierzemy tego questa, bo nie mamy zestawu do szycia. Ale weźmy inne questy, weźmy to. Na razie to jest quest, który znam. To jest quest, który nam się powinien tutaj gdzieś pokazać w okolicy. I tu jest tak. Tu jest Guide some Tourist on their Mutant Hunt, czyli ta dwójka jełopów idzie ze mną tutaj. Potem odbijemy, pójdziemy kawałek dalej i wyeliminujemy tego mutanta, o ile w ogóle nam dane będzie cokolwiek wyeliminować. Bo jak ja widzę, jak tutaj wygląda zabijanie mutantów, to martwię się o swoje życie na tym etapie. Sprawdźmy jeszcze na górze. Smatrzeć w oba. Wiecie, tu się ciężko wchodziło, pamiętam, ale jak już się wejdzie, to tu coś ewentualnie jest. Ale nie w tej skrzynce. Pisałem, weź to za... Wiesz co, zaczynam naprawdę żałować, że wziąłem tego SKS-a. Znaczy, ja dobrze go wspominam, bo w ostatnim patchu, jak go grałem, udało mi się znaleźć do niego lunetkę. On obsługuje tą samą lunetkę, którą obsługuje Mozin. I naprawdę bardzo fajnie mi się z nim grało. Snajpowało się i w ogóle, ale widzę, że... Nie wiem, czy to jest bug, czy to tak ma być. Czemu to tak boli? Smatrzeć w oba. Ale jest to dziwne. Dowiemy się wkrótce. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać, jak będę strzelał do ludzi na przykład. Albo jak wezmę jakąś inną broń, wypróbuję. Chociaż do znalezienia innej broń. Foxfire, I don't recall your name. No i... To, że mnie nie znacie, to nie znaczy, że ja nie znam was. O nie, o nie, o nie. O nie. Mięsacze, dziki, chiki briki. Coś ty kurwa zrobił? Czy ktoś z was ma jakikolwiek pomysł, w co on strzelał? Pies. Zmutowane psiury. Cześć! Oni mnie tu zaraz zabiją sami. Tam coś jebło i umarło. Panowie, dajcie mi zawał serca, przysięgam. Zobaczmy, co jest tu. Tu powinny być jakieś fanty. Przynajmniej zawsze były. Nie. Ja nie wiem. Dzik. Dzik? Mięsacz. Masakra, masakra, masakra. Może go zabije anomalia? Nie.
O co chodzi z tymi mutantami? Aż się ścięło. Umrzyj! Ja nie wiem. Nie rozumiem. Idę na niego z tym. Nie mam już nabojów w ogóle, dwa mi zostały. I dobiłem go jednym dźwięciem nogi. Zaczynam się poważnie... O! Zaczynam się poważnie zastanawiać, czy SKS nie jest zbugowany. Spróbujemy jakąkolwiek inną broń dorwać. Gdyby mi się udało ją przetestować i zobaczyć, może się okazać tak, że po prostu to, z czym ja biegam, jest zepsute. Tu czasami może się zdarzyć, że jest pistolet, ale nie tym razem. Mam dwa pociski, na litość boską. Ej, goście, chodźcie tu. Czy wy nie macie czegoś do zrobienia? Szczelba, skąd ja ci szczelbę wezmę? Znaczy, wiedział, to bym wybrał co innego na początku, ale mówię. Ostatnim razem, podczas mojej ostatniej rozgrywki, wziąłem właśnie SKS-a i miałem go jeszcze zlunetowanego bardzo ładnie. No i kurwa, działało to dobrze, a teraz działa to niedobrze. Dobra. Wpadnij w tę anomalię. Chodź. Taś. Tu. O. No i porąbałem go, kurde, nożem. Coś tu śmierdzi, wiecie? Czy ja dalej krwawię? Tak, dalej krwawię. Jeszcze trochę promieniowania. Coś mi się wydaje, że SKS jest zepsuty. Opcji czy nie mam zaznaczonej, ale jakiej, kurczę? Powiem ci, jak zaczynałem grać, specjalnie wybierałem takie opcje, żeby nie było... Hardcore aim, nie. Goodwill notification. Stealth kills. Enable stealth. W ogóle stealth kills powinny być, nie? Te rzeczy powinny być. Progressive difficulty. Menu moda przede wszystkim ho, sprawdzimy to. No i są rzeczy, faktycznie. A tak, to było, to już było wcześniej, to faktycznie było, ale... Nie wydaje mi się, żebym tu miał... Też nie mam za bardzo czasu przechodzić przez wszystkie opcje, bo ogólnie na defaulcie jadę, nie zmieniałem żadnych bardziej zaawansowanych opcji poza tym, co jest w menu tym na samym początku, kiedy zaczynasz grę. I... Tam zaręczam, że się nic nie zmieniłem. Ale spróbowałbym z ciekawości inną bronią. Wiecie? Tylko, że muszę jakąś tam... inną broń dorwać. Tutaj się ktoś strzela. To są bandyci. Dobra. Oni mnie zabiją. Zabijcie ich. Ja mam nóż.
się zapnie pewnie zaraz, ale... O, halo. Kim ty kurwa jesteś? Z noża ich zabijam. To jest... Nie mam amunicji, nie mam. Znaczy, do shotguna mam, ale to nie o to chodzi. Do SKS-a nie mam. Czaj, niech się przykitram teraz. A nie, on go nie wziął w ogóle. Teraz. Chcę sprawdzić, jak to działa. Czy to po prostu na przykład go zabije. Kim ty jesteś? Ty jesteś mój. Czekajcie, bo pobili mnie trochę za bardzo. Jest mocno uszkodzona broń w ogóle. Ale chcę coś sprawdzić. Jak wyjebał? Kurwa! Fuck. Jak myślicie, przejdziemy tą grę nożem? Koleś w ogóle jak się wyby ten... Przeliczył. Czekajcie, weźmiemy na razie wszystko, ale będziemy za chwilę rozbierać te pukawki na części. Chciałem sprawdzić, czy to działa. Ten shotgun to jest jedyna rzecz, która tutaj w miarę mniej więcej coś sobą reprezentuje. Dobra. Sprawdźmy jeszcze raz. W ogóle jesteśmy prawie na miejscu do wykonania misji, nie? Ale jeżeli się okaże, że ten SKS jest popsuty, to ja chyba zacznę grę od nowa, bo... Akurat tutaj jest tak, że jeżeli ta broń... No, ta broń, którą wybieramy na samym początku, z którą zaczynamy grę, ona nam naprawdę zostaje na bardzo, bardzo długo. Więc... Jeżeli tą, którą ja wybrałem, okaże się być bezużyteczna, to mamy problem. Zjedzmy sobie duszonkę. Pamiętajcie, trzeba jeszcze dbać tutaj o perystaltykę jelit. Oni dali boosta u mobów. No to trochę przesadzili. To tylko moje zdanie, ale kogoś poniosła fantazja. Będę musiał poczytać o tym, bo tak nie było. Wiesz, ja ogólnie lubię, jak gra mnie kopie w dupę, ale tutaj mamy już troszeczkę przegięcie w niewłaściwą stronę. Vortex. Coś tu łazi. Tankujcie ich o anomalię! Anomalię! To musiało boleć. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Już nie mam nabojów. Ehe. Aj, za blisko. Patrzcie na tego dzika. Resistance improved. Przecież zginę. Nie ma opcji. Znaczy to w sumie spoko, nie? Ale bardziej mnie... Czekajcie, zrobimy inaczej. Co mnie trochę tutaj frasuje, to jest to... Jak te mobki są zboostowane. Zrobimy quit game. Ale nie exit to Windows, quit game. Zaczniemy jeszcze raz. Właśnie sprawdzę inną broń, no.
Zacznijmy sobie od nowa. Ja już wiem, co zrobię. Zrobię to, co zrobiłem po prostu ostatnio. Nie, weźmy jakiś taki ten portal w miarę normalny. I tak, jeszcze raz. Story mode. Easy. Nie ma very easy. Mamy easy i mamy turystę. To jest 100% to. I mamy story. Accessible zone. Many levels are not accessible by default. Hidden routes can be discovered by different ways. Dobra, to może być. Żadnego trybu agonii, żadnego tego. To wszystko zostaje tak, jak jest. Jeszcze raz, cordon. Pistoletem, jeśli walniesz eksperta o coś mocniejszego w głowę, to padnie. Dobrze. Hard surf. Ehe. Rozpędzam się. Weźmy coś. Weźmiemy PP19. Dlaczego akurat PP? Bo na wczesnym etapie można kupić amunicję 9-19 Hollow Point. 9-19 HP. Spróbujemy się najebać Hollow Pointami i będziemy amunicją grzybkującą strzelać do tych mutantów. To powinno ich teoretycznie wysmerfować bardzo szybko. Weźmy sobie od razu to, pancerz i z tym zestawem z PP19 jesteśmy jeszcze na spokojnie w stanie na przykład dorwać sobie jakiś pistolet. I wziąłbym na przykład, tu jest 1911, no Colt w każdym razie. I do Colta można kupić też na samym początku gry amunicję Hydra Shock. Hydra Shock to też amunicja przeciwpiechotna. To jest też dosyć wredny. To jest dosyć wredna amunicja ekspandująca, która robi bardzo duże dziury w nieosłoniętym mięsie. I z takim zestawem jeszcze nastać na apteczkę albo dwie. Trochę tego. Weźmiemy sobie opaskę uciskową i weźmiemy sobie to. I to mi się bardziej podoba w sumie. Zacznijmy jeszcze raz na szybko. Start. Pamiętam właśnie, że mówię, no to jak grałem właśnie w tą wersję 0.8, nie? Ona w ogóle wyglądała inaczej. To już sam fakt, co oni tutaj zrobili z tą grafiką, mi po prostu rozwala banie. To jak to wygląda względem, nawet tam na moim tym archiwum na YouTube jeszcze jakieś te moje stare streamy są. W tym poprzednim patchu było dużo mroczniej, dużo ciemniej, dużo bardziej szaro. Tak jak tutaj, to co widzimy teraz na ekranie, tak było. Teraz jest jakby bardzo bardziej kolorowo, trochę więcej zieleni jest. No i te efekty są dużo lepsze. Mamy ten field of view poprawiony, mamy to rybie oko, jak celujemy. Rybie oko, no nie rybie oko, ten fajnie zamazujący się ekran po bokach. Dobra, zróbmy to jeszcze raz to samo. Mogę wgrać filtr darkness, mogę, ale nie chcę. Wiem, o co chodzi, bo widziałem już na YouTubie, że jest kilka kilka modów, które właśnie jeszcze tutaj, kilka filtrów, które jeszcze tutaj mogą sprawić, że to będzie wyglądać na przykład mroczniej, ale w zasadzie podoba mi się, że mamy te zielone listki i tak dalej. Jakoś tak nie przeszkadza mi to w sumie, nawet wręcz... Ja dopiero się odrodziłem! To w ogóle jak jest zrobione, nie? To ten efekt rozmycia. Ja nie wiem, jak oni to kurde zrobili. Ale widzicie, mamy tutaj full metal jacket. Tego nie chcę właśnie. Ja bym chciał. Ale dobra, nieważne. Idziemy do Sidorowicza. Słuchaj ciebie. Czy tu się coś zmieniło? Czy ja mam jakieś przybliżenie włączone? O co tu chodzi? Field of view mi się zmieniło. Wód.
70? Czy to jest akceptowalne? Masz rację, powinienem, ale chcę sprawdzić coś, wiesz, od razu, skoro już tu jestem wieczką. Zdrowe. Dobra, weźmy to od razu, tak. Czy ty masz cokolwiek, co ja potrzebuję? Tak! 9,19 hollow point. 30 ledwie. Więcej. Kupujemy. Bratan. Kupuję wszystko. Bratan! Yo. Idziemy na samym końcu do fanatyka, jeszcze weźmiemy te misje z tego. Aha, ubierzmy się. Ubierzmy się. Teraz spróbujmy. A z tym idź sprawdź, czy zwierzę napada, to jest dobry pomysł. No, привет. Dobra. Save. Привет, brat. O, tutaj widzę, że już inny lud się zrespił, widzieliście? I mamy zabić dzika. Pójdziemy, zobaczymy, czy dzik padnie. Pierwsze co? Ej. Jak się wymieniało? Gdzie było menu do... F? Je? T? A, Y. Przeładujmy. Zobaczymy, czy gnojek z tego padnie. A tutaj widzę, się strzelają. Już z czymś. Nie, w sumie podoba mi się to, co tutaj zrobili. To, że jest tak trochę bardziej kolorowo. Jednak ta zona była zbyt mroczna. W tej wersji 0.8, myślę sobie. Jest. Ja oczywiście musiałem schować broń. Fuck off. To wciąż jest bolesne. Nie jest dobrze. No. Nope. Ja może poczekam do jakiejś łatki balansującej. Dlaczego żyjesz? Masakra. Widzę też, że nie trafiam trochę. Bo musisz pakować w głowę. Czy ty widziałeś, ile z tych 45 pocisków, które ja z niego wypakowałem, dostał prosto w ryj? Tak przynajmniej jest 10. O, już nie mam naboju. Nie, to nie jest normalne. Głowa, nie głowa, to nie jest normalne. Cześć, spróbujemy jeszcze raz. Tym razem zrobię tak, żeby on na mnie szarżował i wypruję mu cały, kurwa, ten magazynek prosto w ryja. Zobaczymy, ile będzie potrzebował, żeby przeżyć. Ale żeby zginąć. Tylko on się musi na mnie zagrować na początku.
Привет, брат. Привет. Ты. Chodź, chodź. Chodźmy zginąć. Było to, to było to. Mówię. Hollow pointy i to są jeszcze ripy w dodatku. To nie są to nie jest zwykła amunicja grzybkująca. Jak widzicie ten mały tutaj obrazek, to jest amunicja RIP. Więc to jest ten, który się rozrywa i na chyba 8 osobnych szrapneli. Patrzcie. Błagam, kurwa. Głowa, nie głowa, to nie jest normalne. Coś im się pojebało, na pewno. A to chyba nie jest trudność, to po prostu... Patrzcie, patrzcie. Nie, na pewno nie. Może właśnie, może... Może zmienimy poziom trudności na troszeczkę wyższy. Może być tak, że faktycznie... się coś popieprzyło w ustawieniach, nie? Wiesz co, na razie ciastek idzie niedobrze. Tylko, że próbuję znaleźć dlaczego. Bo... Tak, i nadal strzelam do pancernych świń. W zasadzie zrestartowałem grę, bo się zastanawiałem, czy szukam buga. Próbuję znaleźć analitycznie, co jest nie tak. Pomyślałem sobie, że albo mam zbugowaną broń, albo mam zbugowaną amunicję, bo z noża dosyć szybko przeciwnicy padali nożem, ale z broni palnej już nie do końca. Więc pomyślałem sobie, zacznę grę od nowa i spróbuję inną bronią. No i mam teraz inną broń. Привет, брат. Ale zmienimy sobie teraz poziom trudności, bo coś mi się wydaje, że na najłatwiejszym może się okazać, że ten najłatwiejszy nie jest najłatwiejszy, wiesz? Będziemy patrzeć tak, żeby weźmiemy gameplay i... A, player name w ogóle Stalker. Nie. Tak, General Kenobi. Tu zostało wszystko, ale... Gameplay difficult. Great. Player protection. Aha, czy nie, to są jeszcze inne... Changes made to gameplay difficult settings will be applied to your active playthrough only. Czyli nie możemy tutaj zrobić... Nie możemy tutaj zmienić ten... Możemy sobie podkręcić suwaczki. Bullet hit power factor. Multiplier for the amount of damage caused by bullets. 1. Możemy sobie dopierdolić 2. Zobaczyć, czy to będzie... Ale też nie chcę przesadzić z tym, nie? Dobra, to zróbmy jeszcze jedno podejście zróbmy. Jeszcze raz wyjdźmy. I faktycznie zaczniemy grać na troszeczkę wyższym poziomie i zobaczymy, co się stanie. Ale to jest bolesne. Ja lubię jak boli, ale teraz to mnie trochę mnie to tutaj, powiem wam, zaskoczyło. Nie wiem, albo weźmiemy może inną frakcję? Nie. Denerwuje mnie też to, że to się zmienia za każdym razem, jak ja to tutaj daję. Więc jeszcze raz. Zamiast easy... You control each one of these aspects in your playthrough at any time. See extra options gameplay difficulty. Czyli teoretycznie mam to, tak? 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 Ale nie wiem, zaczyna mnie to martwić. Pewnie trzeba będzie poczekać do tego. Ale miałem już shotgun w ręce, widziałeś wcześniej, nie? Ten, co podniosłem z typa i też świnia zostawała, kurde, 3 razy. Jeszcze chciałem zobaczyć, jak się zachowują te pociski na innych frakcjach, nie na mutantach, tylko na ludziach. Ale chciałbym zobaczyć tutaj jedną rzecz, bo on tu mówi extra options. Nie widzę tutaj extra options. Z gameplay, ale... Nie. Ale spróbujmy. For the lols, jak to mówią. Właśnie, co, no w sumie nawet inaczej, strzelałem wtedy do gościa, nie?
Weźmiemy backshota rzeczywiście. Zobaczymy, jak nam pójdzie z backshotem. To jest też na zasadzie, to się robi trochę stream techniczny z szukania, co nie działa, ale w sumie nie mam problemu z tym. Bo chciałbym się dowiedzieć. Chciałbym się dowiedzieć, co zostało zmienione. Więc jeszcze raz, weźmiemy sobie to, co bierzemy zawsze w takiej sytuacji. 500 punktów, tak? Weźmiemy pistolet? Damy radę. I śpiwór. Czy tam psiwór. 200 punktów jeszcze. Weźmy sobie to, weźmy sobie to, weźmy sobie to i może być. Jeszcze raz, kordon. To jest, to jest, to jest. I co dalej, kurde, easy? Czy może medium teraz weźmiemy? To jest progression difficult. To progression difficult has a big impact on the economy. Nie, to tu zostawiamy. Kurwa, i on mi zresetował wszystko. Nie jestem fanem tego. Ale dobra. Będzie jak ma. Będzie co ma być. Może to. Okej, okej, okej. Stalker. Tak na szybko. Nie, właśnie nie mam za bardzo, wiesz. To są takie jedyne... To są takie trzy główne presety tych opcji, tych poziomu trudności. Teraz już nawet nie będziemy zaczynać żadnego questa, tylko faktycznie polecimy prosto do zabicia jakiegoś mobka. A dziwne to jest. Zobaczę później na Discordzie anomalii, o co w tym chodzi. Może tam już coś pisali odnośnie tego, co tutaj poszło nie tak. Koniec dnia. Będziemy cierpieć, no. Trudno. Jutro też będziemy cierpieć, bo jutro... jutro. Wiecie, co jest jutro w ogóle? Dziewiętnaście godzin, 50 minut. Jutro będzie nas bolało. Jak wiecie, do Star Citizena weszła wersja 3.19. Uderzyła w serwery live ostatnio. Ale jutro rusza Invictus i jutro rusza Free Flight. Więc ja chcę te wszystkie bójczuczne zapewnienia Cigu, że wszystko będzie dobrze, chciałbym to sprawdzić na gruncie. Gdzie się zbieramy? Chciałbym spróbować robić misję Salvage. Ale nie wiem, gdzie jest najlepiej. Muszę się Majka dopytać, gdzie by było najlepiej to zrobić. Oni ostatnio się kręcili koło Microtechu. Chociaż przy Lorville też tam coś było, przy Hurston, w sensie. Powiem ci, że nie jestem jeszcze pewien. Czy będę pokazywał targi? Targi są teraz na Ark Corp, prawda? Możemy... Tak! Będę pokazywał targi, ponieważ jutro jest jedyny w sumie logiczny dzień, w który te targi można pokazać, bo jutro będą te nowe maszyny. Jutro będzie Misk i Mirai, nie? Więc bym pokazał te latające, kurwa, trzmieliki. Więc tak, więc myślę, że na targi pójdziemy w pierwszej kolejności. Tak. Bo każdy inny dzień to będą te same statki, co zawsze, w tym samym ustawieniu, co zawsze. W tupie to mam, chyba że coś nowego pokażą. Ewentualnie może jakieś hologramy albo coś. Ale tak bez tego, to jutro jest jedyny taki sensowny dzień, żeby to faktycznie pokazać. Także Area 18, dobra. Nie bierzemy żadnych innych questów, idziemy od razu do fanatyka. I idziemy. Zobaczymy, co się stanie teraz. Jestem na medium, przypominam. Mam backshot. Czy to jest backshot? Tak. Tutaj wchodzą dwa pociski. Wiesz co, ja go wypróbuję bardzo chętnie. Ja ogólnie rzecz biorąc, bo ja mam Caterpillara. Ja ogólnie rzecz biorąc, zresztą
jeszcze nie widzieliśmy live'u, bo był, znaczy live, ten Inside Star Citizen był, nie? Ten 12-bitowy, tam pokazali, że latali właśnie katem. Minie magazyn. Jeden tylko. Pokaż się. Jeden uciekł. To jest pies tylko. To nie jest pies. To jest pijawa. Znaczy ten. Nie pijawa, tylko ten. Snorkel, kurwa. Nie chcę go trafić. Odsuń się. Dalej jest do dupy, słuchajcie. Nie, może go nie trafiłem nawet. Ja jebę. Teraz to go nie trafiłem. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Cześć, damy return to game. Nie, zginąłem już. Masakra! To jest jakaś masakra. Wiecie co, poczekamy może do jakiejś... Albo nie, po prostu pobawię się tymi opcjami, nie? Pobawię się tymi opcjami i wykręcę sobie mnożnik obrażeń razy dwa, albo coś w tym stylu, nie? Bo to jest... Albo jeszcze inaczej. Pierwsze co zrobię... Pójdziemy zabić człowieka. Znaczy, to może... Hey, FBI, you can stop listening now. NPC-a pójdziemy zabić. Tylko nie żadnego tutaj z kordonu, tylko pójdziemy... Na bandytów pójdziemy. Się ubierzmy się. To jest kolejne, że tak powiem, taki test. Bandyci zawsze są tam na tym, nie? O ile nie zginę po drodze przez jakiegoś tego, nie? Rozszarpany przez jakiegoś psa, którego nie będę mógł zabić. Ale kurde, wkurza mnie to, bo naprawdę chcę w to grać teraz. Popatrzcie w ogóle, jak to wygląda, nie? Pomyślelibyście kiedykolwiek, że będziecie mieli w Stalkerze wodę, która tak wygląda? I... Nie, ja jestem po prostu w ciężkim szoku, więc ja chcę w to grać i chcę, żeby to było kurde naprawione. A jeżeli nie naprawione, to chciałbym się dowiedzieć, może doczytam, spróbuję doczytać, co mam zrobić, żeby to działało jakoś. Zakładam, że diabeł tkwi w tym tutaj, nie? Że możemy sobie po prostu ustawić difficulty, możemy po prostu bullet hit power factor ustawić na 2. Bo oni nam nie zadają jakichś mega obrażeń. Player protection ustawiony na good. Jak ten dzik się we mnie wpierdolił, to musiał mnie tymi swoimi kłami tak za 3-4 razy nadziać, żeby mnie faktycznie zabić, więc względem tego, jakie obrażenia my przejmujemy, jest ok. Problem jest, jakie obrażenia my zadajemy. Oho, są psiury jakieś. Zobaczmy, jak to na psa zadziała. Czekajcie. Halo. Co tu się... Aha. One między sobą się, ten teges. Nie żeby teges, ale ten teges. No, ale odnośnie tych mirajów, to ja właśnie myślę, że... Który mutant przeżyje? Przekonamy się... Nie, nie przekonamy się, bo ja stąd spierdalam. Poszukajmy człowieka. Tam są człowieki. Tam najpewniej będą bandyci. Przynajmniej powinni być bandyci. Przynajmniej mam szczerą nadzieję, że tutaj są bandyci. Jak na złość dzisiaj nie ma nikogo. Jeszcze jak przed chwilą graliśmy, to tutaj była trójka, nie? Przyszłościowo nawet między dwa na takim statku eksploracyjnym. Teraz zauważ, że w końcu będzie miało sens w ogóle... Bo z tego, co Mike mówił, oni teraz pracują nad taką ciekawą rzeczą pod tytułem... no jest to persistence, więc statek nam nie zniknie już, ale oni będą teraz pracować nad markerami, żeby nasz statek, jego marker pozostał... Powiedzmy, lecisz sobie karakiem,
sam, solo, lecisz sobie solo swoim karakiem i chcesz wylecieć Pisces'em z niego, nie? I teraz będziesz miał tak, jak już to zrobią, nad czym pracują, że będzie ci, zostanie ci marker tego karaka na stałe i będziesz mógł do niego wrócić, on ci nie zniknie, bo jest pes. Owszem, nie możesz nadal przyzwać statku do niego, to prawda. Dobra, zobaczmy... Zobaczmy, jak temu NPC-owi pójdzie ogólnie. O nie, jednak spierdalaj. Kurry, on go zabił i teraz się rzucił na mnie, nie? A możesz tak łaskawie się odpierdolić? Chciałbym zabić jakiegoś człowieka. Mogę tu wejść? Nie. A to... Ty żyjesz! No i on to przeżył, nie? O! Jednak nie! Krytyczne, krytyczne poranienie. Ej! Czekaj, pomogę ci. Ej, 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 ej! Nie, dalej jest nie tak. Nie jest dobrze. Gdzie on jest? Co? Do... Kurwy! Co tu się dzieje? Ale patrz, on mnie też nie poranił jakoś bardzo, nie? Mam ledwo odrobina życia mi wzeszła. Coś jest we chuj nie tak. Twoja mama. Ten się zwinął, nie? Rozpraszasz mnie. Mam jeszcze jakieś naboje w ogóle? Chyba to są ostatnie slagi. Mam jeszcze jakieś, ty. Jeszcze! Tak, 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 tak. A najlepiej... Filosera, czekaj, bo muszę tu wejść. Tak postanowiłem, że muszę tu wejść. Został mi jeszcze jeden. Dobra. Spróbujmy z tego. Teraz spróbuję, podkreślam, spróbuję trafić mu w głowę. Nie mam drażoły, pacany. Obchodzim. Za bardzo biegają. Że będzie z tym problem. No dostał w łeb. Nie. O, learn to play. Kurwa. Ale patrz, oni mnie też jakoś mocno nie ranią, nie? Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, wiesz co? Ja... piórkuję. Zachodzi z boku, zachodzi! Suka! Popali, suki! Ha ha ha!
Co tu się stało? Co jest grane? Co tu się dzieje? Chciałbym zrozumieć. Ale nie umiem zrozumieć. Kurwa. Litości. Nie, dobra. Fajnie to było przetestować, ale może zagramy następnym razem, jak już będzie działać, co? Albo jak ja zrozumiem, co mam ustawić, żeby było tak, jak być powinno. Saperka. Tu jeszcze jeden leżał, ale wstał chyba, nie? Wstał i sobie poszedł, jakbym nigdy nic... Dobra. No, tak właśnie się zastanawiam, czy by tego nie zrobić, konserwator. Po prostu wejdziemy sobie tutaj w ten gameplay i difficulty i po prostu wdupcymy sobie bullet factor na razie damy na 2. Zobaczymy, co się stanie. Właśnie sobie zboostowałem o 100% obrażenia broni, nie? Więc... O ja pierdolam. Trochę żeśmy znaleźli teraz w zasadzie nabojów, ale to są bardziej do skorpiona, nie? Sprawdźmy z tymi ustawieniami, zobaczmy, co się tam dzieje, tam się strzelają. Znajdźmy jakiegoś typa. Nie daje, Saramada, nie daje. Gra mnie pokonała, znaczy jeszcze nie, ale jest blisko. O, backshoty były. A to nie są te backshoty, to były backshoty do Toza. Ja dalej krwawię ogólnie, bo mi ekran mruga na czerwono. Nie, dobra, to. Nope. Aha, tu jest sfora psów. Okej. Znaczy, mówię, to tak nie było, więc zakładam, że to jest... Bo ten patch jest świeży, on ma kilka dni raptem, nie? Kilkanaście dni. Więc ja sobie po prostu poczytam, co oni tutaj odjebali, bo jestem w stanie się założyć, że to się albo da zmienić, albo to jest do załatania, więc będę na tym... Będę to bacznie obserwował. Albo jeszcze inaczej, walniemy sobie tutaj faktycznie tak jak mówiliście, że ja na przykład dam, bo to jest progression difficulty jeszcze, ale to jest co innego, bo to są goodwill factor, to są reputacje, to nie. Ja damy 3. Enemy dispersion base, base value of enemy weapon dispersion, to jest to nie, bo to jest do tych. Stamina loss, carry weight, nie. Radioactive air during daytime. Radiation clicks. Dobra, zróbmy na 3. Mamy ustawione dosłownie 3 razy teraz, nie? Chyba, że ja nie trafiam. A z tej odległości to se wiesz. Ej, mięsacz! Oj! Miał jakiś... Nie! O! Nope. Te mięsacze są jakieś ten, bo niby psa zabiłem jednym strzałem. Już nie mam nabojów do niczego. Czyli coś tu z tymi mięsaczami jest nie teges. Ja to znajdę. Oho, jest. To jest kot, nie, to nie jest... Pizda, ty polił, blядь! Blядь, tak. Dobra, to teraz jak to ustawiliśmy,
Spróbujmy inaczej w takim razie. Załadujemy sobie grę i to z tego, nazwijmy to, wcześniejszego gameplayu. I zmienimy sobie właśnie suwaczek. Pójdziemy z obrażeniami 300%. Ale żeby tak defaultowo trzeba było iść z czymś takim, to jest dziwne, nie? Co to jest ten gameplay, który miałem jeszcze, który miałem SKS-a, dobra. Jest ok, jest git. Wchodzimy tutaj, wchodzimy tutaj, wchodzimy tutaj. Disguise, tak. Stealth kills, tak, aktywne, dobra. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Zróbmy to jeszcze raz. Teraz mamy znowu tego questa, gdzie tych dwóch idiotów trzeba przetransportować z punktu A do punktu B. Więc pójdziemy, bo tu mieliśmy najwięcej zrobione. Już ustaliliśmy, że to nie jest kwestia amunicji, to była kwestia... Chuj wie czego. O, i są jakieś przeciwniki. Ten się rozerwał. Dalej jest twardy, ale one zawsze były twarde. To są potrójne obrażenia. Nie? To nie jest to. Na. No dobra. Z mięsaczami było tak, że one zawsze były pancerne, bo sama nazwa mięsacz. One sołkowały bardzo dużo tych obrażeń, ale... Nie, to jest za dużo jednak chyba. Coś w tym aucie było. O. Była lufa. Co, zabili go? Zabiliście go! Jesteście moimi bohaterami. Czy ja mam jeszcze w ogóle jakiekolwiek naboje do czegokolwiek? Nie. Może mogło nie przestawić, nie? Myślisz? Może tak jest. Może masz rację. Jak, gdzie to kurwa było? Nie. Jest przestawione. To były obrażenia razy 3. Wydaje mi się, że chyba jest zwalone. Na tą chwilę jestem na 90% pewny, że to jest bug. Może. Chociaż wątpię, szczerze mówiąc. Większość tych zmian działa od razu akurat. Chociaż może, nie wiem, jest coś napisane odnośnie tego? Czy na przykład faktycznie... gameplay, difficulty. No, faktycznie. Nie, active play through only. Nie, czyli nie. Nic z tych rzeczy. Sobie chciałem zajrzeć na ich Discorda, wiecie? Stalker Gamma. Auto install, bla bla bla, FAQ. Known issues. To jest dawno, to jest stare. Stalker chat. Nie widzę. Albo użyjmy najlepszej na świecie znanej metody Google It. Jak stare to jest? Nie, to... weźmiemy ostatni tydzień. Stalker Gamma Immortal Enemies. Może nie do końca Immortal, ale
Nie widzę tu nic. Ballistics overhaul był, owszem. Keep in mind you need big caliber AP ammo. Nie, to nie jest to. Tu gościu, ale to jest nie, bo to jest sprzed 5 miesięcy post. Gościu napisał, że próbuje zabić jakiegoś military man, nie? Poszedł na, zaczął w wiosce kotów i poszedł od razu, rzucił się na tych, na wojskowych tutaj, na tym checkpointie. Ale to jest normalne, że z Makarowa, czy kurde, z Kolta, tych ludzi tam się nie da po prostu załatwić, bo to nie jest takie proste. Ale pamiętam, że jak grało się normalnie w tego patcha 08. Zrobiłem całkiem spory progres. Z tego duża część tego na streamach. Więc mieliśmy, normalnie robiliśmy questy, normalnie zabijaliśmy. I to z każdej broni. Czy to była PP-sza, czy to był jakiś inny PP-19, czy Makarow, czy coś. Dało się zabić. Normalnie dało się zabić typa strzelając mu w głowę, a przyjęcie z shotguna na mordę z takiego backshota. Dobra, tu mamy gościa w łeb. I co? I nic! Wydawało mi się, że on nawet w ogóle nie dostał. Ale tak na 99% trafiłem go właśnie w kark. I chuj. Poczek! Nie umiesz strzelać. Ajub! Ajub! Mama. Mama? Mama ci nie pomoże. Okej, to ten. This can be because of an error with 45 pen values. Ale do 45 mieliśmy tylko w kolcie, nie? A tutaj już strzelaliśmy z 7,62, z 9,19, z 45 i z backshotów. This can be... The old 3.8 installer that makes NPC in... No, a nie, musiałbyś podesłać... Podeślij Samcowi może tego linka, nie? Jakbyś mógł. Bo to musi mod jakiś wrzucić. Ja chętnie popatrzę, ale coś mi się wydaje, że to nieco. Co jest jak... Bo oni nie są nieśmiertelni de facto, nie? Oni są śmiertelni, tylko bardzo ciężko ich zabić. I tak naprawdę tylko nożem ich zabijam na chwilę obecną. Dobra, nie będziemy. Może to 166 obrzyn. Ej, ziom. Ja nie chcę nic mówić, ale. Krwawisz. Ktoś tu jeszcze zginął, nie? Ich był więcej niż jeden, jestem pewien. Chociaż nie, może był tylko... Może jednak przestań krwawić. Ja pierdolę. Martwi mnie to, naprawdę mnie to martwi. Ale to może być to, że coś tam nie do końca się... Ja sobie sprawdzę jeszcze spójność plików, nie? Mam na Discordzie, dzięki. Już patrzymy! Dobra, ja muszę się schować w jakieś w miarę bezpieczne miejsce. Putinka wodka. O! Jak będzie trzeba, słuchajcie, to sobie przeinstaluję cały pakiet tego Stalkera, bo
to nie była do końca czysta instalacja. Nie, to była czysta instalacja. Zreinstalowałem go całego w zasadzie. Zainstalowałem od nowa anomalii na 100% i do tego doinstalowałem gamę. Nie przeinstalowałem tylko mod organizera, ale już patrzymy. To jest miesiąc temu, okej. Okay. Confused about damage values. Are pistols supposed to deal so little damage? Even if I crank the damage multiplier up to razy 3, I'm still using 40+45 Hydroshock. To jest to, to brzmi znajomo, nie? 40 plus, kaliber 45 Hydroshock Ground. Spadaj, kurde, epic. 40 pocisków kalibru 45, żeby zabić psa. IPS is... was using earlier thermal damage. It's 1870... Okej, okay, dobra. There was a bug that messed up 45 caliber damage. If you haven't updated since 4-5, then do it. A nie, to nie jest chyba to. Supposed to... maybe a borked install. I'm playing Gamma just fine, and I'm one-shotting dogs with 45 Hydro. Miesiąc temu. No, coś jest nie halo, nie? Bo... to jest zachowanie, którego bym się spodziewał. One-shotting dogs... nawet nie musi być Hydra Shock. Naprawdę nie musi być. Nawet Full Metal Jacket 45 powinna... takiego mięsacza jak nas atakował, no powinien w łeb dostać 3-4 razy. No 3-4 to nie, ale po jednym takim magazynku powinien zdechnąć. Będziemy musieli przeinstalować tą grę, tak to widzę. Chociaż też nie jestem do końca jeszcze pewien. Sprawdzimy to wkrótce. Następnym razem w każdym razie spróbuję już zrobić sobie czystą instalację. Nie mam nabojów, mam tylko kosę. Bo tutaj chyba nie ma sensu, żebyśmy się męczyli z nożem. Bo jak tam stoimy z czasem, trochę za wcześnie. Kurde, jeszcze żeby... ten... żeby kończyć, ale jak tak dalej pójdzie, to może zmienimy grę po prostu. Nie wiem, skoczę do Star Citizena na chwilę albo coś, bo... bo nie widzę tego... szkoda, kurwa, bo to takie, wiecie... To fajne jest i podoba mi się ogólnie ten update, tylko wychodzi na to, że moja gra może być zepsuta. Jak wygląda w ogóle sprawa z tymi dwoma leszczami tutaj? A oni miałem tutaj, miałem iść. Oj, tam SC! Kto by tam... nie mam żadnych nabojów już. Tarkowa odpal, lol. Na pewno będzie boleć mniej. W sumie dawno nie grałem w Tarkowa. Czekam aż Nikita jakieś eventy doda może teraz, bo... teraz mi się... średnio mi się chce bijać, tak, tak ten... tak, tak po prostu. Wbiłbym, jakbyś się był jakiś... oho, jest. Oj, jo, dzikus! Dzik! Ha, ha, ha. Ale mnie, jedna rzecz mnie frasuje. Dlaczego tylko amunicja? Dlaczego nożem jestem w stanie jednak zadać obrażenia? Kurwa, typie. Nożem dwa razy go ziabnąłem, nie? Czy to jest coś z... może faktycznie z tym, z tą balistyką zjebane? A to tak, 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 tak. Dobra, dzięki. Już mi to na Discordzie wysłał wieczko, ale dzięki sam. Właśnie niech sobie też mogą. Mogą sobie też inni poczytać, że jest bug faktycznie. Zastanawiać, czy on mnie nie dotknął, bo mówię. Bagnetem jestem w stanie ich zabić praktycznie.
Bez problemu. Stokrotka. Jaka stokrotka? Co za stokrotka? Rosła polna, ale nie przymiał gaj. A że Dane zbił. Przejdę tą grę nożem. No i zabiłem go, no. I jeszcze hidem wjeżdża. Hej! Cześć wam. Cześć hidem, dzięki za rajda. Witam. Akurat trafiliście na stream pod tytułem Streamer traci zdolność trzeźwego myślenia. Dobry wieczór. Chciałbym powiedzieć, że robię hardcore challenge, gdzie próbuję przejść grę tylko i wyłącznie bagnetem, ale prawda jest taka, że mi się amunicja skończyła. Więc oni są głośni. Weźmiemy sobie SFX, jeszcze troszeczkę zjedziemy. Żeby mi te strzały z tego aksu nie rozwalały głowy i wam. Tak, mogłem przez chwilę ściemniać, że to nie jest bug, tylko po prostu faktycznie... A w co wy strzelasz? Ej, gościu. Powiedz mi, ale tak szczerze, w co ty strzelasz? A, dzik się zbugował. Czekajcie, idziemy po dzika. Banzai! Ej, zrobiłem tego questa, nie? Czyli tak. Nóż zadaje obrażenia takie, jakie powinien zadawać. Noże, bagnety, prawdopodobnie wszelkiego rodzaju siekiery i maczety też. Ale broń palna nie. Nie do końca wyobrażam sobie grać w Stalkera bez broni palnej. Byłoby to problematyczne. Cześć Jacek, dobry wieczór. A dobra, zrobiliśmy questa. Gdzie jest następny quest? Aha, tutaj zrobiliśmy dwa questy za jednym zamachem w zasadzie. Dobra, no to idziemy do... Wracamy do wioski. Oh, fucking hell. Potrzebuję nabojów. W każdym razie... Jeżeli uda mi się to spaczować, slash naprawić... To myślę, że będę zadowolony, bo jak widzicie, gra rzeczywiście wygląda fenomenalnie. Prawdopodobnie, jeżeli bym zrobił czystą instalację tego, to by to zaczęło działać. Tylko musiałem w takim razie wywalić. Ale no nie, no ja wywalałem anomalii, ja wywaliłem wszystko. A w gamę dałem pobierz od nowa, więc to nie może być. Chyba, że zostały jakieś śmieci, kurde, w rejestrze albo coś. Jeszcze będę za tym patrzył. Tu już tu nic nie ma, to jest stasz. Staszować się tutaj nie będziemy. Kasa. Kasa, misiu, kasa! Czy oni tu w ogóle jeszcze idą ze mną? Idą. Jeszcze spróbujemy wygooglować jedną frazę. Very low damage. Nie. Kurde, nie widzę nic ciekawego w sumie. Dobra. Spróbujemy dokupić jeszcze trochę pocisków i... Poprawili też udźwiękowienie, poprawili, na pewno dodali więcej trochę tej muzyki, która sobie tutaj przygrywa w tle i poprawili
na pewno udźwiękowienie pukawek. Bo brzmią dużo, dużo lepiej, bardziej tak crispy. No, dzięki jeden jeszcze raz za rajda. No i tam do zobaczenia. Widzę, że Wesce dzisiaj grałeś, to też w sumie... No ja jutro będę w każdym razie Wesce pogrywał. Nawet się... Biłem się z myślami, czy by dzisiaj tego nie zrobić. Ja pomyślałem, nie no kurde, chcę tego Stalkera zobaczyć. Teraz Stalker mnie rucha. Trzeba było kurde grać w Star Citizena, chociaż wiem, że ta gra też by mnie skrzywdziła na wiele sposobów. A kto mi dawał tego questa? Gra, hehe. Chyba Sidorowicz. Czy to ty byłeś? Job is done. Money! And other job is done as well. I czemu ja nic nie widzę? Aha. Masz coś jeszcze do zrobienia? Nie masz. Okej. Okay. Czyli zarobiliśmy trochę kasy, wzięliśmy trochę reputacji, dostaliśmy... Jest wszystko bardzo miłe. Zrobimy szybki restart, słuchajcie. Albo jeszcze wiem, co zrobimy. Słuchajcie, wiem, co zrobimy. Zapisaliśmy grę, damy exit to Windows. I odpalimy sobie... Pokażę wam, jak wygląda w ogóle... Bo to jest ten... To jest ten mod manager, nie? Który zarządza tymi wszystkimi modami. Tutaj mamy wszystkie mody z gamy. W sensie to jest ten profil gama zrobiony i tutaj są wszystkie mody, wszystkie wylistowane. 187 shaderów, kurde. Nie, one są chyba jakoś ponumerowane. Albo posegregowane jeszcze w inny sposób, ale jak wejdziemy sobie do foldera z grą, Jezus Maria, który mam nie wiem gdzie, to będzie tutaj? Gama. I mamy installer. To jest to, czego szukałem. Tak wygląda instalator gamy. I mamy tutaj kilka opcji. Run once first, to allow PowerShell script i to jest mod organizer. Tu mamy update gamma data. Ja zrobiłem ogólnie full gamma installation z jeszcze 2-3 dni temu. Możemy spróbować zrobić check. Zobaczymy, czy nam nie wykrył jakichś skaszanionych plików. Tak więc, poczekamy, niech to sobie przeleci całą swoją checklistę. Ja się zastanawiam właśnie, jutro będziemy oglądać te targi Star Citizenowe. Jeszcze sobie popatrzę, Robert Space Industries. Czy sobie zobaczymy tutaj... Ha, no tak, to mam na wierzchu. I to jest nie do ruszenia. To jest, to sobie nie zobaczymy. Ja się zastanawiałem nad... tym, jak to rozegrać, bo targi nam zajmą 5 minut max. No dobra, może nie 5, więcej. Pójdziemy sobie potem po targach do... Przy Ark Corp raczej nie będzie za dużo misji, ani nie będzie też misji salvage'owych, więc pewnie trzeba będzie podlecieć bliżej Hurston. W sensie to będzie mój pierwszy stream z 3.19 live i to Hurston ma całkiem dobre FPS-y, więc będzie można się przy tym Hurston trochę pokręcić. Może będą jakieś fajne misje. Ale nic, no poszukamy sobie, zobaczymy. Już ja tobie pokazuję. Już ja tobie pokazuję. Więc mamy wersję how to install. Kurwa, no nie pokażę ci, bo mi to gówno przeszkadza. Spróbuję ci pokazać w każdym razie, bo ten installer tutaj wisi. How to install. Mamy tak. Tutaj... Jesteśmy jeszcze na stalkerze anomalii zwykłym, więc... To nie, tu... Chyba, że
Chodzi ci o całą tą instrukcję. Jeżeli tak, to cała ta instrukcja jest tutaj na gamma install, how to install. Ale tutaj na razie jesteśmy na etapie pobierz anomalii. To jest ta część druga tutaj. I dopiero chyba trzeci... Using 7-zip, extract gamma RC3 7-zip into gamma folder. Aha. Już wiem, o co ci chodzi. Gdzie jest do ściągnięcia główny plik? Nie wiem. Gdzie oni to mają? Jeśli nie, to zaraz to wygooglamy. Grog, gdzie jest? Skąd ja to pobierałem? Dzięki, samiec. W ogóle o co chodzi? Z czystej ciekawości przepuśćmy to przez translator. Zobaczymy. Kolega napisał: cześć chłopaki, jak się macie? I wyłapał bana od razu. Samiec, odbanuj go, jak możesz. Sorry. Nie. Dobra, to on chyba już skończył tego czeka. Możemy jeszcze spróbować? Nie, on dalej to, on dalej ostro tutaj sprawdza. Ale będziemy, poczekamy jeszcze chwilę. Jeszcze mój antywirus się tutaj pluje, ale patrzcie, on dalej, nie, dobra, to potrwa zdecydowanie za dużo, za długo. Coś mi się wydaje. Ale muszę teraz sprawdzić, jak się pobiera tą gamę, nie? Gamma download. To z GitHuba jest. Już tobie ja podrzucam. Tutaj jest ogólnie, podrzucam do GitHuba ten. Link jest. Updated 2 weeks ago. Ja. I chyba tak, i chyba faktycznie ja to też z tego GitHuba brałem. Z tego co pamiętam. A on sobie tutaj ładnie tego czeka, jedzie. Cześć, Madyk, siemanko. Tak będziemy siedzieć i patrzeć na pasek postępu teraz, co? No nic, nie widzę tego na chwilę obecną, coś mi się wydaje. Co masz kliknąć? O, widzisz, poker. Poker to jest dobry pomysł. Masz kliknąć. Ja też jestem, jeżeli chodzi o GitHuba, to też nie jestem jakoś super oblatany. Ale... Czy to jest main, czy to jest... Nie chcemy kodu. To dobre pytanie, jak się pobierało z GitHuba. Był gdzieś ten taki button. Się klikało na to. Merge branch. Nie wiem, może tu chłopaki lepiej znają GitHuba niż ja. Nie pamiętam, gdzie to się... Bo jest ta opcja go to file, ale to nie jest chyba to, czego szukamy. Tutaj poszczególne pliki można pobrać, ale to chyba nie o to chodzi. Anyway. Zamiast wykupił kościany poker. Zajmijmy się pokerem. No i światełka sobie włączymy. O. Powinny nawet działać te kości. Ej. Dla zabicia czasu się w sam raz nada. Ty sobie pomaniaczysz w No Man's Sky.
Instant lurk. Dobrze, 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 dobrze. No Man's Sky teraz też dużo fajnych update'ów dostało w zasadzie. Niebieskiej nic nie obstawiasz. Skoro tak. Idziemy się zaraz tutaj. Jak się skończy ten check tych plików, integralność w sensie, to spróbujemy włączyć jeszcze raz. Dobra, zobaczymy, co ci tu wyjdzie. Jest. Mamy... Nie, przecież ja już to mam otwarte, nie potrzebuję tego otwierać. Masz punktów... 19. Dobra. Ja mam... Parę dwójek. Jeszcze Magnus przyszedł. O madre de dio. Siema. Akurat na kostki wpadli się, bo samiec mnie tutaj będzie ogrywał w kości. Ładny nos. Dzięki. Patrzcie go. 3/6. Rozumiecie? Szatan, szatan, śmierć. No dobra, to skoro ty masz 3/6, to ta moja para dwójek nie wygląda tutaj zbyt okazale, więc wymieniam wszystko poza 1/6. Jak też chcesz kości, to se kup. A, se kupiłeś. Kurwa, nie spodziewałem się tego. Dobra, zostawiasz 6. Czekajcie, to skoro będzie trochę więcej kostek, to ja może puszczę jakąś muzykę, bo na razie jest tak trochę głucho, a gra mi się update'uje, bo nie działa. Znaczy działa, ale mam buga wyłapałem, nie? Więc jest trochę tak średnio. W ogóle dobry wieczór wszystkim. Miło mi was gościć. Royalty free ambient music, whatever. Nie wiem, niech coś leci. No. Nie chcę coś leci w tle. Cześć Jozi. Widzisz, wyjścia po herbatę tak się czasami kończą. Dobra, zobaczymy, czy coś mi wypadnie więcej do tej 6, czy nie bardzo. Kurwa, nie. To już wiem, że przegrałem. Zobaczymy, jak bardzo przegrałem. It hurts right here in my miał miał. Dobra, kareta. Masz 20 punktów, samiec. Dobra, teraz was na momencik na 30 sekund przeproszę, nawet na mniej niż 30 sekund, muszę trochę sobie szprycy tutaj poćpać, więc... Yeah! Oczy mi się suszą ostatnio. Następny był Magnus, prawda? Magnus, kościany pokaż. Czy ty masz, Magnus, u mnie jakieś punkty w ogóle? Masz 0. Powiedz mi, jaki chcesz kolor kostek? I tyle, bo obstawiać raczej nie masz coś, co obstawiać. Czarne, dobrze. Suchość, czy to jest suchość oczek Lizzie? No, to jest coś więcej niż suchość oczek, tak naprawdę. Mam chroniczne zapalenie powiek ogólnie. I coś mi się znowu pojebało, bo mam podobno jakieś mikrocysty w dolnej powiece. I w dodatku porysowałem sobie gałkę oczną, więc mam... w lewym oku mam dosłownie blizny na gałce ocznej, ale no hej. Na coś trzeba umrzeć, nie? Czarny mówisz. Dobrze, mam czarne. Dobra. To rzucę najpierw sobie. Już mówię, to nie jest tak, że to jest jakieś uszkodzenie mechaniczne czy coś, że mi wpadł jakiś opiłek metalu do oka czy coś, tylko nie, to nie o to chodzi. Przez to, że mam mikrocysty w powiekach, porobiły się tam takie grudki. No i to w połączeniu z chronicznym zapaleniem powiek, które blokuje gruczoły w powiekach, które odpowiadają za smarowanie naszej gałki ocznej, żeby sobie w tym oczodole chodziła bez żadnego tarcia. Te dwie rzeczy w połączeniu sprawiły, że po prostu tak jakbym miał tam piasek. I
gałka oczna przy ruszaniu się uszkodziła. Mam tam po prostu porysowaną gałkę oczną, no. Także hej, fajnie jest, nie? Rzucę sobie najpierw. Tak, oko mi się zacina, dokładnie, zatarło mi się oko. Jak tłok w silniku. Trzy, cztery, pięć, pięć, sześć. No, byłaby szansa na streeta, ale jest para piątek. A zobaczymy, co Magnus będzie miał. Uwaga. A ten ma parę szóstek z kolei. Moja para piątek przeciwko twojej parze szóstek. Myślę, że w zaistniałej sytuacji zostawię sobie 5, 5 i 6. Nie będę szedł na streeta, bo to się zazwyczaj źle dla mnie kończy. Idziemy w szóstki, dobrze. Zobaczymy. Każdy szczęściu do połowy, że każdy dzisiaj wygrać może. Raz, dwa, trzy. Fuck you. Patrz, widzisz, już wygrałeś. Teraz zobaczymy, jak bardzo. No nie bardzo, ale trochę. Coś te rzuty dzisiaj kiepskie, ale hej. Dobrze, learn to play, masz swój punkt. Ogólnie, mówię, wygrywa dwa samce. O co chodzi w ogóle dla tych, co tutaj nie zaglądają aż tak często? Co pół roku organizuję taką właśnie, nazwijmy to, ligę pokerową, gdzie ludzie grają, zdobywają punkty, mogą te punkty obstawiać, jeśli chcą. Tym razem gramy, no już trochę czasu minęło, więc gramy do końca czerwca, jeszcze zostało półtora miesiąca. Na chwilę obecną wygrywa dwa samce, który ma punktów 20. Na drugim miejscu jest Jack Survival, punktów 12. Na trzecim miejscu jest Witold, punktów 8. Tive ma punktów 7. Wieczko ma 6. I tak dalej, i tak dalej. Tia. Jakby ktoś chciał w ogóle zrozumieć, o co chodzi, to jest taka komenda poker. I to wam może trochę wyjaśni, co tu się dzieje. Wieczko też sobie zdeponował pokera dzisiaj. Dobrze, Wieczko. Przypominam, że ilość pokerów jest ograniczona chyba do 5, bo też nie chcę uniknąć sytuacji, gdzie gramy na całym streamie w pokera. Stawiasz wszystko! O, jednoosobowy geniusz! Dobry wieczór. Cześć, stawiasz wszystko. 6 punktów masz, Wieczko, stawiasz wszystko. Uuu, gościu, to mi jeszcze musisz powiedzieć tak. Jakie kostki? Powiesz, tak, jaki kolor? Zielone, niebieskie, czarne, czerwone, białe. Różowe? Mam różowe. I? Nawet różowe mam. Niebieskie, dobra. To masz niebieskie. Uwaga. Życzę ci jak najlepiej, więc mam nadzieję, że pasa tego, że dzisiaj przegrywam, się utrzyma. Uwaga. Rzucam dla siebie. Oj, oj, oj. Nie jest dobrze. Ja zaczynam z trójką szóstek. Aczkolwiek mieliśmy tutaj już sytuację, gdzie też się cieszyłem z takiego wyniku. A potem ktoś na otwarcie dostawał karetę albo więcej. Uwaga. No. Para dwójek. No niedobrze. Niedobrze, proszę pana. No ja oczywiście sobie te szóstki zostawię. Tutaj zależy od ciebie. Czy na przykład zostawiamy parę, dobra. Może okazać, że tu, wiesz, zaraz poleci jakaś kareta, albo nawet poker. Uwaga. O, ziom. Ale ci to jebałem teraz. Ratujecie tylko kareta, więc tu muszą być... Boże, ratujecie tylko poker, więc tu muszą być trzy dwójki. Uwaga. Uwaga. Niestety jest tylko jedna dwójka. Przykro mi, Wieczko. To była dobra próba. Powiem ci, dobra próba to była.
6 punktów. Puf! Zdarza się. Słuchajcie, zdarza się najlepszym. Dobra. Zrobił mi się final check tych plików, więc będziemy próbowali jeszcze raz za chwilę. Słuchajcie, mam jeszcze słoik zresztą kostek. Uwaga. Wrócimy sobie chwilowo tutaj. Bo robiłem ogólnie integralność plików. Nie wiem jeszcze, czy wygrywam. I'll let you know. Palimy Stalkera jeszcze raz. Przyciszymy sobie to jeszcze raz. Przeniesiemy set Discorda tutaj. I nie wiem. Gra twierdzi, że się odpala. Aha. Tu mi przerzuciło launcher. Dobrze, okej. Okay. A to jebnie. Beata, to jebnie. Więc tak. Jeżeli to nic nie da, to będzie trzeba zrobić czystą instalację gry. No to jest zabawne swoją drogą, że 90% funkcjonalności jest, ale to kluczowe 10%, którego ja potrzebuję, nie ma. Ogólnie, żeby dać nowo przybyłym swoisty kontekst. Stalker Gamma to jest nakładka, to jest pakiet modów do Stalkera Anomaly, który jest za darmo dostępny i do pobrania, można sobie pobrać, zainstalować. To jest overhaul wszystkich trzech starych Stalkerów, czyli Shadow of Chernobyl, Call of Pripyat i Clear Sky, zebrane w jedno i mocno, mocno ponaprawiane, połatane, ulepszone. To jest sam Stalker Anomaly, natomiast Gamma to jest właśnie taki jeszcze pakiet dodatkowych modów na to. Ogromna paczka. I to dostało ostatnio update nowy, update 0.9. Zainstalowałem to, bo wygląda przepięknie. Jeszcze takiego Stalkera, że się nie widzieli. Nigdy. Gwarantuję wam. Pod względem wizualnym, pod względem też dźwięków, które tutaj usłyszymy, jest rewelacja. Czekajcie, kupimy sobie trochę tej amunicji. Kurwa, 5000 na to, żeby w ogóle cokolwiek było spoko. Ale wdał się tutaj swoisty bug. Ponieważ moja broń prawie nie zadaje obrażeń i ja nie wiem dlaczego. Przeczytaliśmy, znaleźliśmy tutaj kilka artykułów w internecie, że faktycznie przez korupcję plików to się może wydarzyć, że nagle nie jesteśmy w stanie nic zapić. Cześć, Hip. Creating Stalker. Peace. Z kobieta. Widzieliście kiedyś kobitki w Stalkerze? Teraz już widzicie. Z pierwszy kobiecy model postaci dodany do Stalkera. Ona ma detektor, który ja chcę. Widzicie to, co ona ma przy pasku? To jest bardzo fajna rzecz. Ale miał już jaki los. No to tak kontrowersyjna opinia, ale może nie do końca były to kobiety. Czekajcie, dobra, zobaczymy, jak to teraz działa, nie? Zrobiłem integralność plików, sprawdziliśmy. Teoretycznie tam powiedział, że o, to sprawdziłem, tam sprawdziłem, to przeinstalowałem. Tu jeszcze leżą martwe psiury po naszej ostatniej potyczce. Nawet nie będę się bawił żadne questy ani sekiut, tylko znajdziemy sobie przeciwnika i spróbujemy go zabić. Jakiegoś przeciwnika. Jakiegokolwiek. Aha, bo tutaj jeszcze mam dalej ustawiony wskaźnik obrażeń na 3-0. Zobaczymy, czy nie będziemy go za chwilę zmieniać. Czy ja tu mam jakąkolwiek misję? Tam chyba się strzelają na tym. Tutaj jest w ogóle... ale jazda, patrzcie na to. Jak ja ruszam myszką, to on rusza kciukiem. Jazz. Taki mały smaczek, ale
Idziemy, spróbujemy w coś strzelić. Pójdziemy tędy, bo tam zazwyczaj boli na tym moście. Tam się strzelają niby. Zobaczymy kto z kim. Help, somebody please help us, we run into a zombie. West of farm, to oni. Ekolodzy, to są ekolodzy, ekologowie, ekologii. To nie jest zombie, to jest mięsacz. Coś... Kurwa, coś mi się wydaje, że ja go nie trafiam nawet. I don't like this. Czekaj na mnie! Zwiewna gazelo! Oj, coś mi się wydaje, że ta broń dalej nie działa. Motherfucker! Zabijecie, wytankujecie anomalię gnoju. Yep, that's fucked. No, także to nie działa tak jak powinno. Oj! Gruby! Kicha. Będę to próbował naprawić, ale coś mi się wydaje, że... Jakim cudem? Ty! Meh. No to żeśmy se pograli? Nie wiem jak to ugryźć. Podoba mi się to, jak on się oczepuje z tego, jak ja bym do niego strzelał. Ale nożem... Nożem już go zabiję od razu. Chodź tu. A nie zabiję go, bo... Czyli to jest tylko broń palna. Nie rozumiem, nie rozumiem, co jest zepsute. Nawet nie rozumiem, czego nie rozumiem. Próbowałem już Oracle wszystkie, co możliwe, co tutaj miałem, bo już zaczynałem grę kilka razy od nowa. Czyli tak, próbowaliśmy z SKS-a 762, próbowałem z PP19, to jest amunicja 919, próbowałem dubeltówkę z backshota, śrutem. Nic. I to jest tak samo, też próbowaliśmy strzelać do mutantów, jak i do NPC-ów, do przeciwników normalnych, nie? Zawsze się kończy tak samo. Po prostu broń palna nie zadaje obrażeń. Ale z bagnetem zabije wszystko. Zabije, kurwa, ludzi, pterodaktyle, czołgi, nie wiem, swoją starą. Nie do końca rozumiem genezę tego buga. Ale poczytam sobie jeszcze o tym, bo coś mi się wydaje, że ten multiplayer nie działa. Jeszcze chciałem wam pokazać, że zmieniłem. Tutaj mamy opcję gameplayu, mamy gameplay difficult. Jest tutaj bullet hit power factor. Defaultowo powinniście go mieć na jedynce, nie? Zboostowałem go do razy 3. Dosłownie 300% obrażeń teoretycznie zadaje ta broń. Nie. Na. Nie działa. No dobra, no nic, no to nie pogramy tutaj więcej, bo to szkoda kurde trochę, bo... Interesuje mnie ta gra i chcę, mam zamiar w nią grać, tylko muszę to naprawić najpierw, nie? A obawiam się, że podczas tej transmisji nie będę w stanie tego rozgryźć. Chyba, że jeszcze spróbujemy mod configuration menu. To są normalnie, tutaj jeszcze mamy osobne menu do konfigurowania modów, nie? Możemy autolooter włączyć, patrzcie. Nie chcemy autolootera. Artifact condition, better stats. Nie wydaje mi się, żeby to było to. Jest mod do blackjacka. A dać na zero? Czemu nie? Możemy dać na zero. Zaczekaj, to sobie wczytam grę w takim razie. Zanim wyjdę od Sidorowicza. To może, ja wiem, że to jest do rozgryzienia. To jest na pewno diabeł tkwi w szczegółach. I założę się, że to jest jak w Colonial Marines, nie wiem czy ktokolwiek słyszał dosyć znaną historię o odnośnie Aliens Colonial Marines, gdzie było totalnie zdupcone AI.
Jak się okazało, że AI było zdupcone przez to, że kod był niewłaściwie napisany i wystarczyło zmienić, cytuję, jedną linijkę kodu w całej grze, żeby nagle AI zaczęło dobrze działać. Zauważcie, że tutaj mamy podobny problem, że... Ty, bratan, denerwuj tylko... Sprzedaj tę misję, że to pewnie jest jakaś jedna linijka kodu, która mi to dupczy. Tylko pytanie, czy to jest u mnie, czy to jest u wszystkich? Zakładam, że nie, bo popatrzyłem troszeczkę na tego ich Discorda i nie widziałem ludzi, żeby tam pluli, że im gra nie działa, więc to musi być coś lokalnie u mnie. Ustawmy tak, jak mówisz, na minimum. To było gameplay difficulty. Yep. 0,5, no można. Połówka. Połówka trochę mało, chociaż 0,7 mogłoby być. No ale hej, no jak się nie ma, co się lubi. No ale pójdziemy tam. Let's go! Blitzkrieg, bo... Aha, tędy nie przejdziemy. Tu jest anomalia. Znaleźliśmy radioaktywny chlebek. A ja pamiętam, jak graliśmy w to pierwszy raz ostatnio. Znaczy ostatnio, te parę miesięcy temu. Jak ten radioaktywny chleb, który się tutaj znajduje w tym obozie, mnie zabił. Bo ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że on jest radioaktywny. Podniosłem to jako item i zostawiłem sobie w plecaku. I potem, dlaczego ja cały czas dostaję radiację? Dlaczego ja krwawię z dupy? Dlaczego krwawię z innych otworów niż dupy? Dlaczego umieram non-stop? Fuck. Aż dlatego, że wchodzę w anomalię jak debil. Się okazało potem, że radioaktywny bochenek chleba miałem w kieszeni. Coś ty mi sklipował. UK5, hello! Coś ty mnie tak klipnął. W ogóle trochę za bardzo się tutaj ten... Mogę się jeszcze w sumie troszkę tutaj... Nie. Zrobimy sobie tą lewą rękę. Are we rude? I mean, sometimes we are. Depends. Depends to who, I guess. O, i teraz będziemy mieli okazję przekonać się. Now I want to know more. What do you mean? What happened? Where's the context? Because everyone else is stupid. No, I want to know more now. Every Paul and I meet on Daisy. Oh, Daisy. Okay. Yeah. Orthodox Smiter are rude and trying to insult everything that moves. Boy, oh boy. Psychological warfare, fuck me. I don't know what to tell you, really. I'm inclined to say that it also kind of depends on the game. There are game... Let me put it this way. In World of Warcraft, when I used to play on Burning Legion, and Burning Legion was practically a polished kettle, let's say 70% of people were toxic as fuck, yes, but I wouldn't say everyone. It depends on luck, I think. Depends who you're gonna meet. But you surprised me with that Euro Truck Simulator. I was not even aware that Euro Truck drivers are toxic bunch, but I don't know. I really don't. Hey, mamy tutaj zombiaka. Zobaczymy, czy zginie. What? Nope.
wstał jeszcze raz. Nope. On jest zbugowany tak czy inaczej, więc spróbujemy. Ale z noża? I give up. Mam dość. Muszę to rozkminić. O! Oh. Only once I met a Polish person that was adult and spoke really nice, so my clan with their clans was pretty good and helped each other. I'm not sure about DayZ because I used to play DayZ. We play DayZ, but we play DayZ on our own community server, so it's just a small, closed group of people who think alike. We're trying to avoid diving into the like you know, all those open PvP servers, because in DayZ, depends. I'm not gonna say just people from Poland, but I think a lot of people is just in general toxic. It's just DayZ. It's one of those games, because it's a full loot game. When you kill, you can pick up whatever you killed. People are in general a bit more aggressive and sometimes toxic because of that. But it's, I don't know, it's hard for me to say, really. Is it just like equivalent to Polish? I'm trying to be nice. Hey, I'm trying to be nice, right? And I would in general, well, in general, I'm inclined to say I would help you with, but again, depends on the game. We play Star Citizen, right? Like actively play, support and play Star Citizen. I don't know why, don't ask me. I think we might have brain damage, but yeah. Whenever we're in the game, we're trying to be helpful, unless someone is nasty, like that guy on one of our last sessions where he was he had a problem that we almost killed him because he was dressed as a like an NPC, but that's a long story. But yeah, we normally, when we play games, guys from our Discord server, we trying to be helpful and we trying to be nice to everyone, but obviously we expect same amount of respect, at least. Some people are just toxic in general. Doesn't matter what nationality they are. You're not one of them. Without no reason. I know that for some players it's just like part of the game, like whenever they play something, they're trying to create that persona, like, this is who I am, I'm gonna be this tough motherfucker, I'm gonna kill everyone for no reason because they look at me the wrong way, something like that. I don't know, or maybe it's just trying, they're just trying to recompensate something in real life. I don't, it's just the way of thinking, I guess. Ja chyba właśnie sobie połamałem nogę albo coś. Nie mogę biegać. Kurwa. Ale nie działa. Well, funny you said that about the DTS, because I'm not gonna say anytime soon, but I will be getting
into ETS a little bit more. It's going to be not just ETS but ATS as well. So it will be American Truck Simulator and Euro Truck Simulator as well, because not going to say against my will, but I'm just kind of being dragged into truck simulators recently. From like truck related games, I used to play SnowRunner and that was it. But yeah. But again, it's not gonna be like in a week or 2 weeks, but I'll probably will be driving a truck very, very soon. The Poland screaming on CB without no reason. Use a lot of word kurwa and pierdol. If they probably having arguments between themselves, because why would they scream something like that to a person that does not speak Polish? So that's one thing. We usually just dicks to each other, not like to other nationalities. Well, that as well, I guess. Wiem, że mi kupiłeś. Będę grał w grę. Ale no. Gama mi nie działa, więc stwierdzam, że muszę ją naprawić, bo inaczej nic z tego nie będzie. Jeżeli dopóki broń palna nie będzie mi działać w tej grze, to nic tutaj nie zdziałamy. Ale będę badał temat. Zapiszmy sobie grę jeszcze raz. Na zasadzie może coś z tego będzie. A może nie. Why to be so aggressive in the game? That's an excellent question. But again, usually frustration in the game is just something. It has to be connected with your real life somehow. Maybe you're just frustrated because, I don't know, you had no sex for the last 5 years or something. Hard to say, really. But it's gotta be connected somehow. Like, if you're sad fuck in real life, you gotta be sad fuck in games as well. It's just the way it is. Yeah, I know it might be hard sometimes, but I would just say whatever Lord said, just, I know sometimes you cannot block people, especially in like ETS, there's probably no way to block the CB or whatever, but I would just block them and move on. Just screw them. Anyway, I need to go now because the game is broken and I need to find out how to fix it. Ale, dobra, zróbmy rajda komuś. Yeah, you can't block CB. That's what I thought. Yeah, I know. Proximity VoIP is a bitch. What can you do? Pójdziemy sobie może z rajdem do kogoś. Zobaczymy, czy ktoś tu jeszcze streamuje w ogóle. Ja jeszcze raz zrobię w ogóle shoutoucik tutaj dla pana Ciastka, bo tak. Do tego pana was zapraszam zawsze o każdej porze dnia i nocy. I do pana Magnusa, który nam tutaj zrobił piękny rajd, też was zapraszam zawsze. W ogóle dzisiaj i do pana Hidena też dzięki samiec. Hiden widzicie tutaj w Star Citizena grał dzisiaj. My będziemy w Star Citizena grali jutro. Tomorrow, Star Citizen. Yes. Should be fun. Przeczytałem właśnie to, co Ciastek napisał i straciłem wątek. Chciałem coś powiedzieć, ale twoja stara Liże Tapczan wytrąciło mnie skutecznie z równowagi. A właśnie, może miałem komuś już rajd zrobić, tylko tak patrzę i nie bardzo widzę, komu mógłbym zrobić rajd w sumie. Wszyscy poszli spać, o co tu chodzi? Nikt nie streamuje? Z czwartek, come on guys. Co jest, odświeżmy jeszcze listę na wszelki wypadek. Ciężki temat, bo będziemy szli do domu. It means your mom licks sofa
Roughly. Dobra, nie robimy dzisiaj rajdu, idziemy spać, słuchajcie. Widzimy się jutro o tej samej porze. Więc tak, 20:30 czasu polskiego. Bądźcie tam, bo będzie Invictus, będzie Star Citizen. Będzie fajnie. Gwarantuję wam. Także dobrej nocki. Dobrej nocki i dzięki, że byliście. Spróbuję tą gamę naprawić. Jestem zdeterminowany, żeby to naprawić i dowiedzieć się, co nie działa. I postaram się to odpalić jeszcze, jak nie w przyszłym tygodniu, to w następnym. Bo wiecie, sprawy przeprowadzkowe ogólnie prawdopodobnie, najprawdopodobniej w sobotę streama nie będzie, bo w sobotę będę woził całą resztę rzeczy, które mi tutaj zostały na mieszkaniu. Więc jutro będzie normalnie stream, a w przyszłym tygodniu to wszystko już, myślę, będzie na innej ścianie i będziemy w innym miejscu. Nowi my, nowe otoczenie, nowe wszystko. Także dobrej nocki. Do jutra.